Ja po prostu doszedłem do tego etapu, że totalnie odciąłem alkohol i zagrałem tak dwa sezony Saframentale, gdzie ten alkohol był cały czas przed koncertem, na koncercie, po koncercie, w busie, w hotelu. I to mi zaczęło tak przeszkadzać, że miałem taki etap, że byłem gotowy opuścić ten zespół. Nie planowałem bycia ojcem, nie miałem takiej misji w głowie, albo przynajmniej nie wiedziałem, że ją mam. Wiem, że Sandra bardzo, bardzo tego pragnęła. No i tak naprawdę dopiero zrozumiałem, jak bardzo. Kocham być ojcem, kiedy Leoś przyszedł na świat, kiedy wziąłem go w ręce, kiedy poczułem, że moje życie ma wyższy cel niż sprawianie sobie poczucia bezpieczeństwa i komfortu. I mam rzeczywiście jeszcze niezrealizowane ambicje płyty producenckiej. A wydaje mi się, że miało być bardzo łatwo zrobić taką płytę, przez to, że chociażby... Ludzie, z którymi siedziałeś w fotelu w The Voice, no, masz, tyle, stary, masz, tyle, masz tyle koleżanek i kolegów w branży. Tyle kolegów i koleżanek. Proszę Koleż... bardzo, po kolei, Margaret, no Sylwia Edna Bednare, tak. Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, no i ja oni tego słuchają i tak jest, no. W końcu mamy. No, mamy to, to będzie pierwszy single, a my z Wojtasem, z na siebie jest jak? Nie, 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 to był żart, my chcieliśmy pokazać, że umiemy, ale nie chcemy. Nie nie, 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 robimy z tego pierwszy single, będzie doskonale. Przeżyliśmy te wszystkie zmiany systemowe. Cały czas będąc w tym programie i rzeczywiście ten program, mimo tego, że był nadawany na TVP, który było bardzo polityczne, miał taki apolityczny charakter. Tam nie było nigdy słowa o polityce, nigdy nie było słowa o nagabywaniu, że to jest lepsze, to jest gorsze, albo głosujcie, albo nie głosujcie. Tam była czysta sztuka. Za każdym razem wzrusza mnie, kiedy gość, o którego walczyłem dosyć długi czas, przychodzi i mamy super temat do celebracji, bo jest to temat, o którym e, myślę, że mój dzisiejszy gość bardzo będzie chciał rozmawiać, bo w tym roku świętujemy 20-lecie zespołu Afromental. I tak jak powiedziałem w moim wstępie, nie wiem, Alek, czy ty pamiętasz? No. Kiedy pierwszy raz ja podniosłem rękę i zaprosiłem Cię do tego studia, bo 90 wywiadów mi tutaj minęło, a ja Cię szturchałem. Dobre? I know. Ale pamiętasz, to Ci było? No, dobre miesiące. 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 Nie wiem, czy to lata były, ale miesiące na pewno. I pamiętam też chyba lata nawet, bo to zroczek był. I pamiętam, że Ci powiedziałem, na pewno to zrobimy, ale daj mi chwilkę, bo szykuje się tak. poważny temat i, i, i temat do rozmowy, do do celebrowania, więc dzisiaj jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, więc jak widzicie dzisiaj moim gościem jest Alek Baron. Bardzo mi miło jeszcze raz dzień Alek... Dzień dobry, dzień dobry. ...że wpadłeś, bo... Bardzo dziękuję za zaproszenie. ...też e, trzeba przyznać, nie jest łatwo się z Tobą umówić przez to, że Ty jesteś po prostu bardzo zajętym człowiekiem. Dzisiaj też cały dzień na planie i przyszedłeś tutaj, rozwalasz na energią, także pierwsze pytanie jest takie, skąd Ty w ogóle, Alek, bierzesz siłę po prostu na takie Życie zawodowe na pełnych obrotach cały czas. Wow, to ładne pytanie jest. Rzeczywiście ten listopad 2024, drodzy Państwo, mam tak gęsty, jak żaden inny. Kręcimy dwa programy The Voice, The Voice of Poland i The Voice Kids, który będzie w emisji w marcu. Oprócz tego przygotowujemy się do wielkiego koncertu Saframental z okazji naszego dwudziestolecia w grudniu w stodole. Oprócz tego kręciliśmy teledysk chwilę temu. No a przede wszystkim jestem tatem i mężem i chyba to tak naprawdę jest sytuacja, która jest priorytetem w moim życiu i i zapełnia każdą chwilę wolnego czasu. Oprócz tego remontujemy, finiszujemy dom, do którego się przeprowadzamy. Dużo się dzieje, ale stwierdziłem, że muszę do Ciebie przyjść, tak jak obiecałem, więc jestem. A pytaj, skąd biorę energię. Wow, czasami się zastanawiam skąd, bo dzisiaj jak wracałem samochodem do domu na chwilkę, to czułem, że przysypiam za kółkiem. Natomiast chyba z tego, że robię w życiu to, co kocham i to, co od małego Chciałem robić. Jeszcze nie wiedziałem dokładnie, co to będzie. Czy będę gitarzystą, czy będę e, trenerem w programie e, typu talent show, bo jeszcze nawet takich programów wtedy nie było, jak byłem mały. Natomiast wiedziałem, że bardzo kręci mnie ten szklany ekran, scena. Jestem z rodziny muzycznej, mój tata jest e, saksofonistą, babcia jest aktorką teatralną, więc wydaje mi się, że gdzieś to wyssałem e, z mlekiem. E, z ge, w genach mam to wpisane i cieszę się, że mogę się. W tej materii realizować. I dzisiaj będziemy trochę sobie wracali do tych początków, bo tak jak mówię, jest y, bardzo konkretny temat odnośnie powrotu też sentymentalnego mm -hmm. do początków zespołu Afromental. ale dzisiaj właśnie rozmawiamy o tym twoim takim bardzo zajętym dniu. I tak jak teraz tutaj jesteś, czyli miałeś wbity w swój kalendarz, tak. takie powiedzmy dwie godziny poświęcone na przyjście do wirtualnej Polski na wywiad, ale. To jest takie bardzo ciekawe, że to jest ko taki kontekst, jak teraz ty ze mną jesteś, typu ro rozsiadasz się na długim wywiadzie, to jest coś, czego ty nie robisz w ogóle. Bo tak. pisałem sobie, słuchaj, przygotowując się do wywiadu, mieliśmy termin już od jakiegoś czasu naszej rozmowy, ja zawsze lubię przygotowywać się e, do, do rozmowy, słuchając długich wywiadów z danym gościem, który do mnie przychodzi. Okay. Pisałem sobie na YouTubie, Alek Baron wywiad. A tam Baron taka wywiad. strona nie istnieje. Taka strona nie istnieje. Filtr długie. Mhm. Znalazłem jeden wywiad radiowy, którego udzieliłeś jakiś czas temu. Mhm. E, czemu ty nie robisz takich rzeczy? Wiesz co, e, już ci tłumaczę. E, w pewnym momencie swojego życia, kiedy media bardzo chciały ze mną rozmawiać tylko i wyłącznie na temat mojego życia prywatnego, osobistego, mm, kompletnie nie interesując się tym, co się dzieje w sferze zawodowej, a już byłem wtedy w voice'ach jednych i drugich. E, Doszedłem do wniosku, że troszkę się nie czuję, znaczy inaczej, że bardzo czuję się niekomfortowo, kiedy na przykład po kolejnym odcinku The Voice finałowym podchodzą do mnie media i dostaję jedno pytanie na temat programu The Voice i dziesięć pytań na temat mojego tak. życia osobistego. Oczywiście nie będę jakby naiwnie brnąć w to, że nie wiem, dlaczego tak się stało, wiem, że kiedyś przez moją małą roztropność i naiwność. Nie szanowałem prywatności swojej i gdzieś tam było słychać, że baron, tu, baron, tam, baron z tym i z tamtym. Natomiast to zaczęło mnie bardzo męczyć, więc mhm. przyjąłem taką taktykę, że wolę się nie konfrontować z tymi męczącymi mnie pytaniami, jednocześnie dbając o swoją prywatność. Jeżeli to miało być za cenę tego, że nie będę rozmawiać z tymi ludźmi, bo mhm. nie dało się im wytłumaczyć, rozmawiamy tylko o sprawach zawodowych. Próbowałem tak kilka razy, to mm -hmm. było no jasne, jasne, ale tylko jedno pytanko osobiste, jak tam wakajki i tak dalej. God damn, no Ciężko, jakby widzisz, na przykład z tobą nie miałem w ogóle problemu i, i blokady, żeby porozmawiać, bo cię znam prywatnie. E, jesteś przyjacielem mojej żony i ci po prostu ufam jak człowiek człowiekowi, ale jak nie ma poczucia zaufania, a spotyka się postać, która przychodzi tylko, żeby zrobić sobie nagłówek do swojego portalu, to ja nie chcę być instrumentem w rękach tamtej osoby. W związku z tym przyjąłem taktykę, że nie gadam z ludźmi, bo, bo, bo czułem się z tym dużo bezpieczniej. Mhm. Natomiast y, dziś dużo bardziej świadomie dbam o swoją prywatność y, i też mam wrażenie, że już przestałem być taką sensacją na tle nie, y, niezawodowym. Y, no i dlatego tu jestem. Mhm. Zwłaszcza, że też kiedy myślę sobie o tobie, bo ja też y, w pewnym momencie zmieniłem to, co robię. No. I też już przestałem, że tak powiem, bywać na wszelkiego rodzaju warszawskich eventach chodząc z kamerą. Już tego nie robię. Robiłem to 5 lat w moim poprzednim miejscu pracy. To ty by zawsze, Alek, byłeś taką osobą, którą namówić na wywiad na jakimś pokazie mody, jakiejś premierze jakiejś płyty albo czegokolwiek, Zawsze bardzo grzecznie dziękowałeś po prostu i mówiłeś, że nie. Faktycznie jedyną chyba, tak. jedynym kontekstem, w którym można było Cię złapać i zapytać o cokolwiek, to były dni prasowe The Voice. I wtedy e, to było faktycznie chyba tak, że mówisz, że liczyłeś, że wszyscy będą podchodzić i pytać się o nowy skład, a, a nie do końca tak było. I masz mhm. teraz na przykład, że kiedy teraz jesteśmy w 16. edycji The Voice i masz wpisany w kalend swój kalendarz dzień prasowy The Voice, to jednak masz takie, że to będzie taki dzień, którego trochę nie lubię. Yy, absolutnie nie, bo gdzieś tak naturalnie wykształciło się yy, jednak to, że kiedy ten dziennikarz... Bądź osoba e, nagrywająca ten wywiad, e, podchodzi do mnie, to już ma, że tak powiem, mhm. wpisane, e, że o tych rzeczach prywatnych się ze mną nie rozmawia. Ja Zwłaszcza, też, że to są te same osoby tak naprawdę tak. Z niektórymi w ogóle nie rozmawiam i serdecznie ich nie pozdrawiam do dzisiaj, bo znalazły mi za skórę albo mojej żonie, a za nią będę stać zawsze murem, więc po prostu nie będę strzębić jęzora mhm. i tracić czasu na takie osoby. Natomiast. Też wydaje mi się, że jestem w innym miejscu. Ja jestem teraz mężem ojcem, i jakby no, nie, nie znajdziesz sensacji u mnie w domu, mhm. oprócz tego, że, że dbam o swoją rodzinę, tak samo jak moja żona Sandra. No kiedyś wiem, miałem status taki jaki miałem, ciężko sobie na niego zapracowałem, <słuch> drodzy Państwo. E, I już po prostu nie ma tej sensacji, więc nawet jak zapytają mnie, co słychać u mnie prywatnie, to z dumą odpowiadam, że jestem przeszczęśliwym tatą i mężem, a i jakby, no, wiesz, nie mam, nie mam takiego momentu, że okej, okay, znowu wchodzicie z butami w sferę, którą chcemy zachować dla siebie i znowu wiem, że jutro będzie na że baron coś tam, baron coś. Tam. Tak. E, więc troszkę mi przeszła ta obawa, więc chętnie udzielam wywiadów, a ci ludzie, którzy do mnie podchodzą, już wiedzą że w Wojsie gadamy o Wojsie I, i o I za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie gość, ja przygotowuję się nie tylko merytorycznie, ale dla mnie bardzo ważna jest też oprawa, w której my teraz siedzimy. I tak jakoś postanowiłem się, że w ogóle tak na czerwono dzisiaj tutaj będzie, też się dobraliśmy kolorystycznie. Dokładnie, a nie umawialiśmy się. A nie umawialiśmy się, to też tak ważne. Jest. I e, bardzo ważne jest dla mnie zdjęcie i zastanawiałem się, czy dać zdjęcie yeah. z The Voice. Ale stwierdziłem nie, ale dzisiaj przychodzi do mnie porozmawiać na tematy muzyczne. Super. mimo że oczywiście też porozmawiamy no sobie pewnie. o The Voice, bo to jest bardzo ważny teraz element twojego e, życia zawodowego. Ale pomyślałem, chcę pokazać Alka tak naprawdę jako instrumentalistę przede wszystkim. Super. Dlatego takie zdjęcie i dostałem te, kilka zdjęć, z którego wybrałem to jedno od twojego managementu. Mm -hmm. I mm -hmm. za każdym razem bardzo lubię zapytać się o historię, która się kryje za tym zdjęciem. Co to jest za zdjęcie, gdzie ono powstało i Jaka historia się zamiastuje? Przede wszystkim dziękuję, że wybrałeś właśnie zdjęcie ze sceny, a nie z voice, bo te zdjęcia voiceowe, prasowe gdzieś krążą od internetu przez telemagazyny, więc tak. jakby można je spotkać. A to jest rzeczywiście zdjęcie, które powstało na koncercie podczas trasy koncertowej, o której zaraz opowiem więcej. I rzeczywiście to jestem taki cały ja, jeśli chodzi o moje poczucie realizacji zawodowej, artystycznej. Jest to zdjęcie z trasy koncertowej, która cały czas trwa, bo grywamy głównie w weekendy i nazywa się ta trasa Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone i John Williams, czyli trzech takich chyba najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Wielka trasa z całą orkiestrą symfoniczną, z chórem, tam na scenie jest ponad 100 osób i ja mam wielką przyjemność i zaszczyt być solistą. Obok mnie występuje również Justyna Steczkowska, Nick Sinclair, Becky Songolo, czyli nasza finalistka z poprzedniej tak. edycji The Voice. Dla mnie to jest piękna przygoda, bo gram utwory Hansa Zimmera. Ważnej dla Ciebie osoby. Bardzo ważnej dla mnie osoby. I jest to też taki troszkę właśnie throwback do chyba najważniejszej przygody muzycznej dotychczasowego mojego życia, czyli wspólnych koncertów z Hansem Zimmerem. No oczywiście na tej trasie Hansa nie ma, bo siedzi w stanie, tak. ale gramy jego muzykę i, i taki. I'm paying the tribute. Mm -hmm. Mi się wydaje, nie byłem na tym koncercie, ale jeśli gracie, to kupuję bilet, bo chcesz wesprzeć artystę. Wydaje mi się, że kiedy masz w kalendarzu też wbite x właśnie te tribute do Hans Zimmer, to tu się najbardziej spełniasz artystycznie, bo po prostu. To jest święto muzyki, prawda? Święto. Wiesz, to jest absolutnie święto muzyki. Jest to, porównując do koncertów Afromental, które też kocham i uwielbiam, gdzie energia jest taka, no, bardzo bardzo ognista mhm. i niewyrafinowana. Jest taka po prostu prostolinijna, gdzie jest dużo głośnej muzyki, dużo krzyczenia, dużo skakania. Tu jest zupełnie inaczej, tu jest bardzo dostojnie, szlachetnie, ludzie nie stoją tylko siedzą, często przychodzą w garniturach, panie w jakichś wieczorowych sukniach. No ja też jestem ubrany schludniej dużo niż, niż tak. teraz u Ciebie, cały tak, poszerpany tak, tak. I bardzo mnie to karmi, bo jak chodziłem do szkoły muzycznej, to też zdarzało mi się grywać w filharmoniach, jakieś popisy dawać i to jest troszkę takie dla mnie zapomniane pole do realizacji muzycznej. Bardzo to lubię i tym bardziej, że jest to świat muzyki filmowej, w który też tak nieśmiało wchodzę kompozycyjnie, bo zdarzyło mi się napisać muzykę już dwo, dwóch filmów, które na platformie streamingowej można zobaczyć. Jeden to jak zostałam żoną Gangstera, drugi to bokser. I świeży dosyć film. Świeży dosyć film, dokładnie. Więc kiedy mogę obcować z tą muzyką filmową, czy w studio, kiedy komponuję, czy na scenie, to karmi to moją duszę artystyczną w 100%. Mm. A ty jesteś dumny z tego, że doszed, doszedłeś i doszliście też jako Afromental w pewnym momencie, mówię o wszystkich twoich koncertach, mm. zarówno o Tribute, jak i o koncertach afromenta, że jesteś artystą, który gra trasy biletowane? Wiesz co, no to jest chyba mm, marzenie może duże słowo ale cel każdego no. artysty żeby koncerty, które graż, były biletowane i żeby mieć pełne sale. Bo rzeczywiście jest taki schemat w Polsce, że można grywać te koncerty letnie, dni miast, różnych sytuacji, które się dzieją. Natomiast no, często tam publiczność jest y, lekko przypadkowa. Mhm. A, a tutaj rzeczywiście masz stargetowane osoby, które chcą przyjść na Twój koncert i inwestują w to swoje pieniądze, żeby się na nim pojawić. I no, wiesz, że to są osoby, które co najmniej znają kilka Twoich utworów. Mhm. Także rzeczywiście jest to. No chyba największe spełnienie, jakie może być. E, około dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu na twoim miejscu siedziała, wydaje mi się mogę powiedzieć, twoja koleżanka Natalia Szeder, która teraz jest w takim momencie okay. właśnie, w którym ona switchuje właśnie te koncerty. I ona mm -hmm. jest w trakcie takiej zmiany, w której właśnie ona przechodzi z tych koncertów plenerowych mm -hmm. na koncerty biletowane i ona mówi, że dla niej ta jej pierwsza trasa klubowa, którą wyprzedała, to było kilka koncertów tak naprawdę w dosyć niewielkich klubach, mm -hmm. to że jednak aż serce artysty rośnie, kiedy wie faktycznie, że ci, że ci ludzie mają Święcony wieczór, mm -hmm. przychodzą i wiedzą, na jakiego rodzaju muzykę przychodzą. Co ty czujesz, to na przykład na tej scenie tributowej, mając swoją solówkę, obserwując ten tłum, który patrzy na ciebie i cię podziwia, zapłacił, zapłacił pieniądze za to, żeby zobaczyć Alka Barona mm -hmm. jako gitarzystę? Wielką nobilitację, czuję wielki yy, przywilej, że mogę stać na tej scenie. Wiesz, tam dodatkowo wiesz, gdyby to było z Afromental, to dla mnie to jest strefa komfortu. My tam wjeżdżamy ze swoją energetyczną kulą, jest nas pięciu na scenie i wiem, że cokolwiek się stanie, choćby mi się gitara na pół złamała, to chłopaki to tak ograją, bo już tyle razy ze sobą gramy, że, że wchodzę tam bez poczucia niepewności. Natomiast kiedy wchodzę na tę scenę, gdy gramy te koncerty filmowe, jest za mną 100 osób, Orkiestra symfoniczna, chór, jest dyrygent, który ma batutę, i, i no jakby jest to zupełnie inne obcowanie z muzyką. My, na przykład, gramy z Mental, gramy z klikiem w uchu, czyli mamy metronom, żeby to wszystko było po żeby nikt nie musiał na nikogo patrzeć. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ja tutaj muszę kątem oka patrzeć na batutę dyrygenta, gdzie jest raz. Też nie mam y, doświadczenia wielkiego w graniu z taką orkiestrą, więc to jest dla mnie dodatkowy bagaż emocji, czy wszystko się uda, czy wszystko wyjdzie. No, ale wracając do tych ludzi, to. To jest taka piękna, dostojna, wysublimowana energia, bo rzeczywiście nie piszczą mi po moim występie, tak jak na koncercie Afromental, Natomiast widzę takie uznanie, satysfakcję w oczach tych pierwszych rzędów, mm -hmm. siedzących pierwszych rzędów i zupełnie inny rodzaj satysfakcji i spełnienia, dużo bardziej dostojny i dużo bardziej taki szlachetny dla mm -hmm. mnie. Wiesz, może też dlatego, że rzadziej z nim obcuję, że mm -hmm. to jest takie bardziej wszystko teatralne, eleganckie i, i takie dojrzałe. Bardzo mi to koręci. A ty ale ogólnie czujesz się doceniony jako gitarzysta? Ojej, wiesz co? Ja w ogóle powiem szczerze, że yy, oczywiście no 20 lat na tej gitarze gram, więc po ciemku potrafię zagrać co chcesz, natomiast jest tylu jeszcze bardziej zdolnych gitarzystów ode mnie, że się nie uznaję za jakiegoś wirtuoza gitary, broń Boże. Jestem gitarzystą, spełniam się w tym, natomiast chociażby yy, w tej edycji The Voice przyszedł chłopak, on jest w drużynie. Lambery, który zagrał na gitarze. To, że śpiewa świetnie, to wiadomo, bo jest dalej w programie. Ale jak chłopiec zagrał na tej gitarze, to ja mówię, że pakuję się i zmieniam zawód. No, wybitny wirtuoz. I takich postaci jest wiele. Czasem ja się czuję doceniony jako gitarzysta? No tak, bo 20 lat mam zespół, który cały czas się dobrze trzyma, który cały czas koncertuje, więc. No to chyba jest pole do poczucia satysfakcji. No i bardzo fajnie teraz płynnie przychodzimy sobie do koncertu, który tak naprawdę zaraz się wydarzy, który wydaje mi się jest główną osią naszej dzisiejszej rozmowy. Jest to koncert. 17 grudnia w klubie tak jest. Stodoła, który jest wielką celebracją, o której tak powiedziałem. Jest. Gdzie, w gdzie mogę komunikat zgłosić? Tu czy tu? Do twojej bliskiej tutaj. Drogie audytorium, drodzy oglądający fani Filipa, również entuzjaści, mnie i zespołu Afremental. Cały czas mamy się dobrze. Słuchajcie, nagraliśmy nowy singiel z Aframental, który Fifi już słyszał. I podobał Ci się? Bardzo. Nie, nie dociskam go, mówi prawdę. I z okazji tego, że mamy 20-lecie, robimy wielki koncert w Stodole. Będzie masa gości. Jak nazywa Wam się pytanie, czy będą osoby, których dawno nie było na scenie Afromental? Podpowiem Wam, że bardzo prawdopodobne, że będą. Trzymamy to jeszcze w nutce niepewności, ale tak robimy wielkie reunion. Oprócz tego będą goście spoza oryginalnego składu yy, Wasi ulubieńcy yy, polskiej sceny muzycznej. Będzie orkiestra, będą dęciaki, będą smyczki, będzie się dużo, dużo działo i będą przede wszystkim nasze wszystkie szlagiery, hiciory, który chcemy Wam zaprezentować w nowej formie. Także 17 grudnia, Stodoła, Warszawa. Serdecznie zapraszamy. W którym momencie w ogóle przyszła do Was taka pierwsza myśl, takiej nuty sentymentalnej na zasadzie Musimy uczcić to 20 lat. Mieliście jakieś spotkanie z całym zespołem, czy macie jakąś grupę na Whatsappie, chłopaki tak, robimy to? Tak, mamy, mamy kilka grup. Mamy grupę z menadżerem, która nazwa się zmienia co jakieś dwa tygodnie, więc nawet nie wiem jaka jest bieżąca, ja tylko po ikonce rozpoznaję. W ramach żartu, ale mamy też grupę Just Five, wymownie nazwaną, bo od pięciu nas jest. Tak. I rzeczywiście to naturalnie wyszło, jeszcze w zeszłym roku, panowie, no w tym za rok, 20-lecie, trzeba coś zorganizować. Powiem szczerze, że ciężko nam się czasami zebrać do kupy, bo jak jest przysłowie, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść, Ej. u nas jest gdzie pięciu afrusów tam, pięć zdań i nic z tego nie wynika. Na szczęście jest nasz menadżer i nasz team, który, który ogarnia to w całość i powoduje, że nasze fantazje, pomysły i kaprysy rzeczywiście przeradzają się materialnie w czyny. No i udało nam się, mamy ten wielki koncert, mamy nagrany singiel, mamy nagraną do połowy płytę, która sukcesywnie będzie prezentowana przez następne wydawnictwa singlowe i czuję, że ten aformental jest pracowity bardziej niż przez ostatnie 7 lat, więc to jest fajne. Ja, ja kiedy sobie myślę o tym, i słuchałem też oczywiście waszych numerów, kiedy przygotowywałem się do, te, do, do tej rozmowy, pomyślałem sobie, ja już tak bardzo chciałbym nową płytę Afromental, albo ostatnio no płytę. To wszyscy wydaliście w 2019 roku. 5 lat temu. No. I, I czy to jest trochę tak jednak, że na przykład e, to się trochę przesuwa przez na przykład wasze Stompsonem siedzenie w The Voice? Absolutnie tak. E, aczkolwiek jakby to jest jeden z powodów. Rzeczywiście jest tak, że, że te nasze zajętości Wojsowe no w okresie września, października listopada, czyli teraz, jak jesteśmy na jesień, są tak gęste, że, że ciężko jest gdzieś włożyć szpilkę. Zresztą sam czekać na to, żebyśmy się spotkali miesiącami. Yy, I nawet jak się znajdzie ten czas, to troszkę czasami brak nam energii i entuzjazmu, no bo jednak to są absorbujące sprawy, aczkolwiek nie będę zwalać tego tylko na Wojsa, yy, no po prostu. My jesteśmy wysoko energetyczni i wysoko roztrzepani. No trzeba naprawdę bardzo cierpliwego i konsekwentnego człowieka, który nas zbierze w kupę i pozwoli nam być kreatywnym. I taki jest nasz menadżer Adam Szarmach. Pozdrawiam Cię serdecznie w imieniu wszystkich Afrusów, bo gdyby nie Ty, nie byłoby nic. Mm. Więc jak się już nas zbierze w kupie i zamknie w pomieszczeniu, da się nam instrumenty i skracz! pracować, mm. to rzeczywiście te pomysły wylatują jak z rękawa, natomiast organizacja jest naszą piętą Achillesową. No zebrać pięciu chłopa po prostu, gdzie każdy ma tak naprawdę... Weź dość się zdy... umów z pięcioma kolegami na imprezę, Prawda? a jeszcze, jeszcze na tej imprezie stwórz coś, co będzie smaczne, słuszne i prawdziwe i, i logiczne. No. Mm -hmm. A, Także tak. a zawsze to dwudziestolecie to też jest też taki moment, żeby trochę wrócić sobie wspomnieniami do tych początków. I mm. e, ja, ja bardzo lubię tak naprawdę słuchać tych anegdot, jak to było kiedyś. No bo teraz jesteś, nie, wydaje mi się, Alek, że nie, pow, nie pójdę o krok za daleko, ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób w Polsce zdaje sobie sprawę, kim jesteś. Po prostu bardzo popularną osobą, na pewno też przez program The Voice, mm. ale kiedyś tak nie było. I kiedyś, kiedy zaczynaliśmy w 2004 tak. roku, przede wszystkim. Wszedłem do agencji zdjęciowych, popatrzyłem sobie no na te apel? zdjęcia, całkiem widać czy w ogóle wyglądałeś. W, Ta, tym w tym momencie, widzowie, widzicie te przebitki akurat oh w zdjęciach, jak Ale wyglądał. Ale też jednak nie byliście też takim zespołem, który był, można powiedzieć w cudzysłowie, chciany wszędzie. I czy ty pamiętasz takie początki? Czy ty miałeś już w ogóle taką podróż sentymentalną, kiedy chodziliście. Strzelam. Mhm. Kiedy ubieraliście się, powiedzmy, styluwa była, wiesz, za stówę, mieliście no kanciapę, wiesz, me, metr na metr dla pięciu chłopa i... To oczywiście, że pamiętam i to są takie sytuacje, które y, rozgrzewają serducho. No pamiętam sytuację, kiedy mieliśmy premierę naszej pierwszej płyty Breakthrough i chodziliśmy do Empiku Pytaliśmy, gdzie jest nasza płyta, bo ona była oczywiście w siódmym rzędzie tak. schowana za wszystkim. Braliśmy te wszystkie płyty, które fizycznie były, i rozkładaliśmy na pierwsze, drugie, trzecie, czwarte do dwunastego miejsca w top 12. Czy tam co to tam było, już nie pamiętam. No i robiliśmy taką samowolkę w tym empiku. Robiliśmy straszny bajzel, ale efekt tego był taki, że wchodziły do empiku i były tylko nasze płyty. Tak. E, pamiętam takie momenty, kiedy, kiedy cieszyliśmy się, że ktoś nas rozpoznał na ulicy albo w tym empiku, albo gdzieś. O jezu, to chłopaki. To był też taki czas, że. Łozo był wtedy w MTV już hmm. i on miał już swoją popularność, niezależną tą telewizyjną od, od zespołu. Więc troszkę my byliśmy w cieniu tej popularności Wojtka. Hmm. No i pamiętam, przepraszam, coś mi tutaj cały czas dzwoni. To się wytnie, ale muszę to wyłączyć, bo mnie to irytuje i pewnie Ciebie też. A nawet nie zwróciłem uwagi. A, widzisz, dobra, mi tutaj coś strzela, piszczy, piszczy. O, już dobra. Yy, I pamiętam, powiem Ci szczerze, taki czas, że gdzieś sobie w głowie myślałem w naiwności mojej totalnej, bo dwudziestolatek jest naiwny po prostu i myśli, że to jest po prostu fajne brylować na salonach i być na tych headlinach artykułów wszystkich portali plotkarskich mhm. i tak mówiłem ale to by było super być taką gwiazdą i tak się czuć docenionym artystycznie, nawet na tych wszystkich portalach, których teraz unikam jak ognia. No mhm. i powiem ci szczerze, że to jest takie powiedzenie be careful what you wish for, czyli uważaj o czym marzysz, bo to się może zdarzyć i no mi się tak zdarzyło. Pamiętam, że kiedyś Myślałem, że to będzie super, mm. po czym doskonale, dokładnie poznałem smak i konsekwencje bycia na świeczniku. Dlatego z tego świadomie teraz rezygnuję. Rezygnuję już od kilku lat, więc się wydaje, że już zrezygnowałem. Ale tak, to był taki moment, gdzie jeździliśmy, wiesz, wspólnie się zrzucaliśmy na taksówkę, żeby jedną dojechać. Do Salki prób, bo będzie tania. Salka prób była na Pradze Północ, teraz tam są jakieś nowoczesne osiedla. No jak się zrzucaliśmy na przysłowiowe piwko, Albo hamburgery, żeby coś zjeść. No, to był taki czas, kiedy. Kiedy. Hm, nie, nie powiem, że pieniądz nie był ważny, bo mm -hmm. okazuje się, że był dużo ważniejszy, trzeba było się zrzucać na wszystko, no na tak. jedzenie, na taksówkę. Ale jakby mieliśmy tak dużo marzeń i ambicji w głowie, że, że nie mieliśmy sytuacji, która mogłaby nas zastopować, wiesz, czy zagrajcie koncert za darmo, dobra, musicie zapłacić za dojazd, dobra, wiesz, jakby takie rzeczy y, nie stopowały nas, wiadomo, że dzisiaj jest zupełnie inny standard gdzieś i organizacji tych koncertów i żyjemy w innym świecie, mm, ale, no, tak jak każdy zespół, siedzieliśmy w śmierdzącej salce, gdzie na zewnątrz było nasikane przez meneli, y, gdzie trzeba było za tą salkę płacić i też nie było kasy, kto się zrzuca na salkę, mm, no, pamiętam te momenty. Myślę, że każdy młody muzyk, który to ogląda, którego serdecznie pozdrawiam, teraz się z tym ściera, konfrontuje się z tym i do wszystkich was mówię, brnijcie w to, bądźcie konsekwentni, a na pewno prędzej czy później zostanie to wam wynagrodzone. Ale masz poczucie, że jesteś wdzięczny akurat, że przeszedłeś tą drogę. Oj, pewnie, że tak. Wiesz to moja droga też jest przekomiczna, no, może nie przekomiczna, ale usłana szeregiem przypadkowych nawet, nie przypadkowych, ale zdarzeń, yy, przy których moje decyzje Znowu czasami nieroztropne spowodowały to, że tutaj jestem, gdzie jestem, bo ja jestem z Wrocławia. We Wrocławiu miałem jakieś swoje środowisko muzyczne, występowałem w różnych zespołach, miałem swój zespół mocno rokowy, ale grywałem na przykład z wokalistkami teatralnymi, poezję śpiewaną, grywałem na scenach teatralnych i gdzieś w tym Wrocławiu sobie byłem. Zupełnym przypadkiem. A, mieliśmy próby w Warszawie, bo miałem mocno dramat bassowy projekt gdzie graliśmy na żywo bardzo mocną muzykę, taką typu lustro trzecia w nocy, to my byśmy to na żywo zagrali. I, okay. wszyscy, I tak wszyscy by, nie? Bardzo szybko, bardzo głośno i bardzo ciężko. Dramen bassy, dubstepy i tak dalej. I graliśmy sobie taką próbę, właśnie w tej wspomnianej już nieistniejącej salce na Pradze północ i zadzwonił telefon do naszego basisty Piromana, że szukają. Młodych, fajnie wyglądających muzyków do projektu Blok 27. Nie wiem, czy to miałeś na liście pytań, ale. Nie! nie to I teraz ja w szoku. A, widzisz, a kojarzysz Blok 27? No pewnie. Dwie dziewczyny, Tola, Jala, 13 lat miały chyba wtedy. To był jakby, oficjalnie można o tym mówić, to był projekt wytwórni, który został stworzony na kanwie sukcesów różnych młodych artystów z zagranicy, przede wszystkim Tokio Hotel, wtedy tak. było na tapecie totalnie. To była ta sama wytwórnia, Universal, więc oni wymyślili, że oni zrobią w kontraście dwie dziewczyny zamiast chłopaków. Zresztą te dziewczyny supportowały Tokio Hotel po całej Europie, z tego co pamiętam. No ale w pewnym momencie dwie dziewczynki z DJ-em to było za mało, potrzebowali muzyków. No i czy, czy nie ma jakichś fajnych młodych yy, muzyków. A ja wtedy byłem takim starym undergroundowcem, rebeliantem against the system, wiesz fuck everything. I oni to mówią, dawaj, zrób to, będziesz mieć hasło, dzień, nie będę się tam, wiesz, w telewizjach i tak dalej, ja jestem tutaj, wiesz, prawdziwym artystą, mam message swój. No ale w końcu mnie nakręcili, że jakby... Potraktuj to jako zlecenie, jako pracę, a za to sobie kupisz lepszy no przy tak. albo gitarę albo cokolwiek potrzebujesz. I pomyślałem, okej, okay, no nie będę tego, do tego podchodzić ambicjonalnie, tylko jak zlecenie. No więc zadzwoniłem do, do osoby, która ten telefon zostawiła. Okazało się, że jak wysłałem zdjęcie, to zostałem przyjęty do zespołu bez nawet sprawdzenia, jak gram na gitarze. Oczywiście powiedziałem, że gram od lat po szkole muzycznej. To sumie komplement. Ten... Tak, tak, ale to też jakby pokazało, co jest istotne. Na szczęście miałem wtedy dredy, <laughs> które mam do dzisiaj, miałem ich wtedy zdecydowanie więcej, więc. Myślę, że to przeważyło, bo tamten Stokie Hotel też mnie odrzucił, mm -hmm. więc pasowało im to. No i było pytanie, czy ja mogę, czy ja mam jakiś kolegów, których mogę też zaproponować. No i tak, uzbierałem cały zespół z samych kolegów swoich. Eee, oprócz perkusisty, czyli brata Toli i Janka Szlagowskiego, mm -hmm. który, który już wtedy był w tym składzie. No i jakby wyprzedzając do przodu, bo już nie chcę o tym opowiadać, byłem w tym projekcie i tak poznałem Wojtka Łozowskiego, który był kolegą Janka Szlagowskiego, który również był prezenterem MTV wtedy. Więc mm. przez to, że Łozo i Janek, perkusista, byli w MTV, tak się stało, że byliśmy na wspólnych imprezach. No i tam, wiesz, piłeczko, papierosek. Tak. I nagle się okazało, że to jest ten z Afromental wokalista i ja w ogóle słyszałem o Afromental, zanim wiedziałem kto to jest Łozo i MTV. Słyszałem, że jest fajny band, który gra hip-hopowo-solową muzykę yy... i gdzieś to już mi tam dzwoniło, że jest taki fajny projekt. No i nagle się okazało, że im wysypał się gitarzysta i czy ja bym nie chciał wpaść na próbę. Ja powiedziałem, no jasne, bo mnie to kręciło, że wiesz, że, że ten afro i miałem, pamiętam od chłopaków taką informację, bo to było, wszystko było, yy, wiesz, chytane na szybko i była próba i chyba dzień później był koncert od razu, wielki koncert na Kortowiadzie, tam kilka tysięcy osób i było powiedziane, słuchaj, gramy ten koncert, jak nie będzie dobrego flowu i energii, no to po prostu dziękujemy, tak. ci zagrałeś. make sense. I, i nara, tak. I, wiesz, bez no hard feelings, a jak będzie zajebiście, to zostajesz. No, i zostałem, czyli musiało być w miarę spoko. No i... Myślałem, że powiesz, no i zagrałem całej <gry> No to, to, to ty powiedziałeś? Pewnie tak było, bo zostałem. Natomiast rzeczywiście od pierwszych dźwięków, od pierwszego żartu okazało się, że mamy ten sam przelot, jeśli chodzi o poczucie humoru, o estetykę muzyczną, nawet o wpasowanie się ze stylem prezencji siebie, ubierania się. To wtedy było bardzo hip-hopowe, szerokie nachy, kaptury i tak dalej. Natomiast pasowaliśmy do siebie, i, i czułem, że. Nagle odnalazłem już gotową ekipę, mhm. do której czuję, że należę. I tak samo oni mnie przyjęli. No gramy do dziś, więc, więc ten y, algorytm się sprawdził. No i taka to historia. A wszystko, y, klamrą zapinając to, y, zdarzyło się dlatego, że jak we Wrocławiu y, ten telefon dostałem, żeby w tym blok 27 grać, to miałem, miałem y, taką sytuację, że tam było powiedzenie, że muszę być w Warszawie, bo będą próby i tak dalej, i że muszę być przez tam miesiąc, dwa w Warszawie. I miałem wtedy lat, nie wiem, no, 20, może 22 i powiedziałem mojej mamie, mama, no mam opcję taką i taką, bo muszę wyjechać na miesiąc do Warszawy. I mama mi powiedziała: Aleksander, co ty robisz? Masz tutaj stałą pracę w teatrze za jakieś mm. po prostu psie, pieniądze i to granie muzyki, która no, miałem Nie grała zlecenie. ci w serce. No, tak. Totalnie. No, tak. no, to poezja ziewana nazywałem po prostu, pim, pili, pim, pim. I mówię, mama, ale tam mogę zrobić coś wielkiego, Warszawa, telewizja, wiesz, lasery i tak dalej. Ona nie, nie rób tego, zobaczysz, będziesz żałować, zagrać jeden koncert, to się skończysz, nie będziesz miał do czego tak. wracać. No ale postanowiłem jednak pojechać, postawiłem na swoim i, i dzięki temu dzisiaj mam zaszczyt mieć z tobą wywiad, bo pewnie Gdybym tego nie zrobił, to mógłbym do dzisiaj grać w Warszawie te przysłowiowe drugie skrzypce na scenie teatralnej. Ciekawa refleksja w sobie, ale, ale, ale szaduję, że potrafiłeś do niej dojść. A pamiętasz w ogóle no. moment, taki punkt zwrotny, w którym pomyślałeś sobie, okej, okay, my jako Afromental chyba stajemy się kimś. To była jakaś piosenka, czy to był jakiś no, występ? Tak, e, pamiętam. Szereg, y, szereg sytuacji, które, które sprawiły i przy sprzyjającym nam wietrze, to było to, że y, My wydaliśmy tą pierwszą płytę. Gdzieś w środowisku wszyscy mówili o co te takie amerykańskie chłopaki. Mm -hmm. Natomiast yy, gdy wydawaliśmy drugą płytę. A, no, oczywiście, blok 27 dostał zaproszenie do TVN-owskiego serialu 39,5 w mm reżyserii -hmm. Mitio okorna Pozdrawiam bracie. Bardzo dobry serial. Świetnie. No to w ogóle szkoda, że tak, takich serialów jakoś teraz nie kręcą. Mm -hmm. Tam było i śmiesznie, i emocjonalnie, i w ogóle pomysł na ten serial był tak. Nie sztampowy, to nie była wiesz kalka, kupiony scenariusz, bo się sprawdziło gdzieś tam, to robimy to w Polsce. Oryginalny scenariusz Mity, świetny, to był Tomasz Karolak genialny, Metzwaldowski genialny, no masa wspaniałych aktorów. Marina. Marina również te, W ogóle to świetne było, bo od początku tego serialu w każdym sezonie był tak zwany wątek muzyczny, na który Mitya się uparł. Mhm. reżyser, że mamy pokazywać dużo muzyki młodego pokolenia. No i w pierwszym sezonie oczywiście Universal TVN, no to dawajcie Block 27, będziemy ich promować. Tak poznałem Mity, więc ja mówię do Mity, Mitya wpadaj na koncert, bo akurat gramy w Hard Rocku, mam świetny zespół drugi, Afromental, gdzie gramy bardziej naszą muzykę, bo on też był hip-hopowy. Ja mówię, no dobra, to wpadam. No jak zagraliśmy mu i pokazaliśmy na co nas stać, to on powiedział, w drugim sezonie musi być Afromental, wiesz tak, fuck Block 27, we need Afromental. No więc mówię, świetnie, bardzo mi miło, więc Cały drugi sezon był promowany na To się zbiegło z promocją naszej drugiej płyty wtedy. To się również zbiegło z filmem Kochaj i tańcz. Mm -hmm. To chyba był taki pierwszy film y, o tematyce tanecznej. Był taki boom na ten taniec. W Polsce. Mateusz Damiński. Mateusz Damiński i Izam Miko. Tak. No i się okazało, że Łozo i są zostali zaproszeni, żeby śpiewać piosenki y, w tym filmie do soundtracku przez Łukasza Targosza. No i jedną z tych piosenek było słynne Pray for Love. Które Wozo i Thompson, które stało się takim hitem, że, że zostaliśmy przede wszystkim na ucho uważani za amerykańskich artystów, bo to wszystko było po angielsku, a chłopaki akurat w angielsku umieją. Dobrze to brzmi. Piosenka była bardzo radiowa, zrobił Łukasz Targosz. No i co? No i my ją wrzuciliśmy na naszą płytę. A oprócz tego jeszcze ja zrobiliam taką piosenkę, która była gwoździem do trumny naszej popularności, a raczej po prostu guzikiem najwyższe piętro w windzie, czyli Radio Song. Mm -hmm. Piosenka Radio Song, którą każdy zna, I'm sorry that I, teraz ty, trochę słońca. Tak. Czego nie ma w ogóle w tekście, ale wszyscy tak śpiewają. Nawet twoja żona. Nawet moja żona, to oczywiście, to teraz szybko jakiś oryginał jest, I'm sorry that I, wrote this wrong song. Ale wrote this wrong song, trochę słońca. No i stwierdziliśmy, że to jest znakomity żart, co zresztą umieszczone było przez na Andersza w teledysku naszym. Mm -hmm. A piosenka w ogóle też jest świetna historia. Jak za długo ci odpowiadam, to mówię. Nie, ja, no co ty przecież tak myślę? Wiesz, że, no, mam myślę, mam że mam w ogóle robić. nawet nie, nie, nie tylko fani Afromentali, i twoi będą e, zaciekawieni, jak to wszystko poszło, tylko po prostu nawet randomowy widz, który trafi na YouTube na ten wywiad. No tak. E, historia Rej jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest piosenka, która dla nas była pastiszem, dla nas była e, kpiną, lekką prowokacją i historia była taka. Poszliśmy. Pracowaliśmy, pamiętam, na Pradze, miałem pierwsze mieszkanie wynajęte. Siedzieliśmy dwa miesiące u mnie w studio, czyli w pracowni, komputer, jeden statyw, koc na głowę i tak dalej. No ale kiedyś nie przeszkadzał brak sprzętu, żeby, żeby być twórczym. I zrobiliśmy cztery świetne numery. Byliśmy z nich super dumni: jeden rokowy, jeden fankowy, jeden taki, jeden taki. Idziemy z tym do wytwórni. No i wytwórnia tak słucha, słucha. I mówi, no fajnie, 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 ale tu nie ma żadnej piosenki do radia, mhm. potrzebujecie producenta z zewnątrz, bo nie potraficie stworzyć piosenki na tyle nośnie, żeby radio ją grało. No i ja pamiętam, to była moja pierwsza konfrontacja z anr em z wytwórniowym, czyli człowiekiem, który opiekuje się danym artystą, zespołem. I tak mi to wjechało na ambicje, tak mnie to ubodło, moje ego jeszcze wtedy totalnie nieświadome, nieokrzesane, że co? My nie mamy y, zdolności robienia hitów, my nie, my nie mamy producentów, tak. nas jest pięciu, mamy pięciu producentów. Tak. W ogóle nie rozumiałem o co im chodzi, bo jakby dziś, tak samo jak Ty, wiemy w jaki, w jaki sposób działa ten show biznes muzyczny, <grym> jakimi e, algorytmami e, radio w swoje e, piosenki wybiera i tak dalej, natomiast wtedy po prostu ja, ja usłyszałem inne słowa. Nie umiesz robić piosenek, potrzebujesz kogoś kto zrobi za Ciebie piosenkę. A ja, mówię, chłopie, ja 12 lat się uczyłem muzyki w szkole, tak. liceum, podstawówka, studia, tym umiem muzyki robić. No więc się wkurzyłem, wróciłem do domu. Naprawdę pamiętam, że byłem zgorzkniały i pierwsze, co zrobiłem, jak wróciłem do domu, to odpaliłem komputer, wpisałem nowy projekt, czyli Jabłko-N, na, na Logiku, w którym tworzyłem i tworzę do dziś. I trzeba podać tytuł projektu na początku. Tak. No i wpisałem Radio Song. Okej. Okay. Ja wam stworzę piosenkę do radia. I wziąłem gitarę akustyczną i zagrałem to, tak my to nazywamy, w salce palantówę, czyli grasz akustycznie ogniskowe akordy, żeby po prostu mieć taki, wiesz, harmoniczny background do tego, żeby zrobić topline. Zajęło mi to pół godziny i pamiętam, że wziąłem jakiś pierwszy preset, który miałem w ludziku i zrobiłem Dzwonię do Łoza i Tomsa, słuchajcie, mamy piosenkę, wpadajcie, robimy, robimy refren, bo było tak, że mieliśmy tam, to dajcie nam trzy dni, my wam coś pokażemy. No więc ja wziąłem to sobie ambicjonalnie, no i komedia, i wchodzi Łozo, Tomson się oczywiście spóźnił, i Łozo takie i mówi, dramatyczne to jest, ja mówię, wiem, ale pokażę, że potrafimy zrobić taką muzykę. No i on, na 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 na, na, na. i on ja mówi ale o czym ta piosenka ma być? I ja mówię, no nie wiem, to może, Zaśpiewajmy o tym, co nas boli, że jakby, no ja nie chcemy takiej piosenki robić. No to, to przeprośmy, że tą piosenkę wymyśliliśmy. Mm -hmm. No i tekst jest: I'm sorry that I wrote this wrong song. Przepraszam, że napisałem tę złą piosenkę. Później jest: I try really hard for so long now, czyli starałem się od lat. Później jest: i, i stoimy i tak, to co dalej? ja i nie wiem, no może jakieś baby coś tam. takie. <laughs> on mówi: świetnie, baby don't cry. To i tak jest w tekście. Answer is no now, czyli dziewczyno nie płacz, odpowiedź to nie, nie. I want write such songs no more, czyli nigdy nie napiszę więcej takich piosenek. No więc refren jest po prostu kpiną z naszego życia. Tylko to tak ładnie zostało zaśpiewane, że nikt jakby nie słucha słów, tylko o, to na, na, ogóle, na, 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 na 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 tylko tyle słyszy. Trochę słońca, nie? No więc my zrobiliśmy ten refren, zrobiliśmy szybko zwrotki. Piosenka generalnie opowiada o tym, że bardzo chcieliśmy być niezależni, alternatywni, ale, ale ta muzyka niestety Swoimi prawami się rządzi i daliśmy się skusić na to, żeby pisać popelinę radiową, tak zwaną. No i wróciliśmy z tym do, do nie do menedżmentu, tylko do wytwórni i traktowaliśmy to jako kabaret. Tak. Tu, patrzcie, potrafimy, ale to jest. Ściem, znaczy to, jest nie, nieoficjalnie. Żart. to jest żart, ale posłuchajcie. No i oni tego słuchają i tak jest. No! W końcu mamy. No! Mamy to, to będzie pierwszy singiel, a my z Wojtasem z Wozem na siebie są jesteśmy... jak nie 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 nie, to był żart, my chcieliśmy pokazać, że umiemy, ale nie chcemy, nie nie, nie 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 nie, robimy z tego pierwszy single, będzie doskonale. No i rzeczywiście jak to odpaliliśmy, oczywiście też naiwniej, no dobra, to robimy z tego pierwszy single, będziemy bogaci i popularni, no i, i zdarzyło się tak, że jak tą piosenkę już wydaliśmy razem z drugą płytą, to pamiętam, była trasa koncertowa, jechaliśmy busem i leci radyjko i leci to Radiosong, który już wtedy żygaliśmy. No. I ja proszę kierowcę, Buba, weź zmień stację. No i nadal leci. Mówię Buba, proszę, żeby zmienił stację. On mówi, Zmieniłem stację! Było Z, teraz jest RMF. -ka. Ja mówię, o kurde, leci i tu i tu Lecia. naraz. To zmieni jeszcze raz. I zmienia na co jest trzecie? Na Eskę. Tak. I leci Radiosong. I mówię, ja pierdziele. We did pierdzielę. Powerplay. Mm -hmm. W tym samym czasie antenowym na obu trzech majorowych stacjach radiowych leciała nasza piosenka, to było dla nas. No, nieopisywalne wrażenie, bo my nawet się tego nie spodziewaliśmy, że to tak, mm, tak się skaluje, Tak, tak, wystrzeli. Eskaluje, tak, mhm. tak wystrzeli. No i do tego wszystkiego żeby zamknąć klan Radio Song zrobiliśmy z Mitym O'Connell'em, z którym się bardzo zaprzyjaźniliśmy. Teledysk do piosenki Radio Song, jak nie widzieliście, to serdecznie polecam, bo jest to małe epickie dzieło filmowe I On dokładnie... leciał na wiwie. Och, co? Tak. Co Kiedyś się robiło takie teledyski, że one trwały po 5-6 minut tak. i wszyscy to oglądali. No teraz jest zupełnie inny czas antenowy. I dokładnie na początku intro do tego teledysku, bo Mity mówi: "Ale to o czym będzie ten teledysk?". Ja mówię: "No nie wiem, ty jesteś reżyserem, to ty wymyśl, zaproponuj coś". On mówi: "No to opiszmy dokładnie waszą sytuację, że poszliście do wytwórni, odbiliście." Się, że nie macie piosenki tak. do radia, więc wróciliście, zrobiliście piosenkę do radia i 10 minut później jesteście bogaci, macie kadilaki, pistolety, łańcuchy, super laski, baseny i jest po prostu totalny sukces, bo napisaliście piosenkę do radia. Ja mówię, doskonale, to już wykpijmy to do spodu. No i tak się zaczyna ta piosenka, że rzeczywiście Dorota DeLong gra headmastera wytwórni, który mówi, no nie, nie panowie, to jest gówno, cytując to intro. No i Później jest jeszcze śmieszniej. No, jakby od... Nawet Marina grała w tym teledysku. No, wszyscy grali w tym teledysku. To grały głównie nasze ówczesne partnerki. Kto miał, a kto nie miał, to wymyślaliśmy, kto może zagrać. Magda Lamparska wystąpiła w tym teledysku jako dziewczyna Dziamasa. No, Dorota Delong, Alan Anders, który mhm. też występuje jako na początku taka ważna postać, a później się okazuje, że jak my wchodzimy, przejmujemy grę, to on staje się luzerem. No, Prześmieszne prze i. i... Z poczuciem wielkim humoru nagranie wideo jest to. I tam też pierwszy raz zaprezentowaliśmy trochę słońca, bo Alana mm -hmm. też śpiewa na koniec. Także historia Radio Song jest o tyle zabawna, gorzko słodka, ale Teledysk opowiada absolutną, drodzy Państwo, prawdę, którą przeżyliśmy oczywiście z innymi postaciami, ale treść jest ta sama. I chyba ta piosenka w ogóle na waszych koncertach działa najmocniej wciąż, nie? Oby tak, wiesz to my mieliśmy taki, taki czas, że w ogóle obraziliśmy się na tę piosenkę, bo ona po prostu nie pasowała do repertuaru. My zaczęliśmy grać dużo ostrzej, dużo mm. ciężej i nagle ten radio song po prostu jak z innej planety. Mm -hmm. Dziś przestaliśmy się obrażać na ten utwór, od dwóch sezonów go gramy. I rzeczywiście, no, jak zaczyna się ten bęben, mhm. to już po prostu wszyscy o! o, o to na tą piosenkę przyszliśmy. Więc, jakby w poczuciu szacunku do, do odbiorcy, do widza, który często chce się chce spotkać, to czym no, my niekoniecznie mhm. pałamy miłością, grając ją po raz trzechsetny, ale wiem, że ta osoba chce tego posłuchać. Więc gramy tę piosenkę w lekko innym aranżu, a już w totalnie innym aranżu usłyszycie ją 17 grudnia. Ze smyczkami i z danciakami będzie naprawdę wykwintnie. To teraz, kiedy o tym mówisz, to tak naprawdę przypomniałeś, jak Ewa Farna siedziała na twoim miejscu, ona też powiedziała, mm -hmm. że do niektórych swoich piosenek ona musiała złapać dystans tak. i po prostu odbrazić się na nie, tak. bo faktycznie, a teraz na przykład ona powiedziała, ja tej ewakuacji na początku to nie lubiłam. A teraz jak śpiewam ewakuację, to w ogóle całkiem rozsadza tak. to nie tylko publiczność, ale i moją głowę. I masz na przykład ty w repertuarze fra takie piosenki, które dzisiaj aż cię tak cringe trochę strzela, kiedy ich słuchasz z pierwszej i drugiej płyty. O jest ona no, cała pierwsza płyta. To jest lekko tak? cringe'owa. Na swoją obronę wezmę to, że ja przyszedłem do zespołu afro Mental 3 trzy lata później, o czym wspominałem wcześniej przez blog 27, więc kiedy wszedłem do zespołu, to płyta była już nagrana, więc tam mhm. nie ma niejednego mojego dźwięku, ale no to były początki. Chłopaki, wiesz, yy, głównie pracowali na komputerach, to były takie R&B, hip-hopowe udawanie amerykańskich yy, twórców. Mało to było autentyczne, ale było to szczere w tamtym czasie. nasze. Natomiast no, ani jednej piosenki z tamtej płyty nie gramy, bo po prostu kompletnie już jakby jest z innej planety. Całkiem no. z innej planety, no z właśnie to planety, miałem tak. powiedzieć. A, a ten moment, w którym tak naprawdę zarówno Wam, czyli to, Tobie i Tomsonowi, jak i Wojtkowi zaproponowano te e, fuchy telewizyjne, to był moment, w którym poczuliście faktycznie, że jednak jako Afromental możecie dać polskiej publiczności nie tylko Waszą muzykę, ale też waszą ekspertyzę doświadczeniową i możecie mm. podzielić się po prostu waszym doświadczeniem też na scenie, bo kiedy ty dostałeś, to teraz oświeć mnie, kiedy ty dostałeś propozycję z Tomsonem mm -hmm. sędziowania w The Voice, po jakim okresie już bycia w Afromental wtedy ty byłeś? Ojej, nie powiem ci tego dokładnie, no, było to na pewno kilka dobrych lat. Pamiętam, że kiedy dostaliśmy propozycję yy, The Voice po raz pierwszy, myśmy po 28 lat, mm -hmm. yy, bo pamiętam, że miałem taką myśl, że nie czuję się do końca komfortowo z tym, że miałem 28 lat, Mam oceniać 35-latka, który mm. stanie na scenie i tak dalej. Natomiast było to już dobrych parę lat po, po moim byciu w afromental. Wydaje mi się, poczekaj, afromental, no zaraz to policzę. Afromental miał 20, 20 lat teraz. 2004. I, czyli 2004. A, czyli dostałem. A, to, czekaj, jestem do jest... Chyba, chyba 2011 Skoro była pierwsza Miałem 28 edycja... lat, a dzisiaj mam 40, to było to 12 lat temu. Czyli 2024, 2012 rok. Coś około tego, tak. Czyli. 8 lat, hmm. lat po istnieniu Afframental, 5 lat po moim dołączeniu Afframental. Mhm. I pamiętasz w ogóle, jak zareagowałeś wtedy na te propozycje? Było to dla ciebie takie o tyle niesamowite, że oni nie chcą tylko tą który śpiewa, tylko chcą Was Wiesz co, to no, Absolutnie, było to yy, wielkie przeżycie dla mnie. Wiesz, Wojtas już był w telewizji od lat. On był zanim, była Afframental, zanim był w MTV. Mhm. Później były tańce z gwiazdami, później yy, było Mass the Music na Polsacie, które. Przez kilka sezonów hostował jako, jako Juror. No i my cały czas byliśmy zespołem Wojtka z telewizji. Nagle się okazało, że powraca format The Voice of Poland, bo ta pierwsza edycja była z Piaskiem Nergalem, Anią Dąbrowską i Kaja kilka lat wcześniej. Nie było tego programu, no i Rinka wymyślił, że wracamy z The Voice i że potrzebuje nowych twarzy. I ktoś tam mu polecił Thompsona. A on, pan, aha, bo my jeszcze robiliśmy bitwę na głosy. Taki jeden Pamiętam. sezon programu. Fajnie to było, bo tam się zbierało swoje drużyny i churalnie się e, śpiewało hity polskie. My tam byliśmy oczywiście uczestnikami z naszą ekipą. I już tam pierwszy raz się pojawiłem z Thomsonem. Dlaczego? Nie wiem. Jakaś producentka bądź producent stwierdził, że fajnie będzie tego w drenach mieć, bo może to się będzie dobrze oglądać. Tak sobie wymyślił, wymyślił ktoś i tak było. Tak, i my byliśmy we dwójkę. A nie, to chyba było w ogóle, żeby było zabawne. No. Pewnie tak, ale oni chcieli dwójkę, łozo nie mógł, bo był w innej stacji. No to wtedy to weźmy tego w dreddach, bo on jest charakterystyczny. No i tam już z tą samą pojawiłem się jako para yy, prowadząca. Więc yy, rok czy dwa później, jak Rinkę reaktywował The Voice of Poland, to powiedział: bierzmy tego w czapeczce i tego w dreddach, bo mhm. oni dobrą robotę robili w tamtym formacie, który zresztą chyba też Rockstar robił. No i dostaliśmy to zaproszenie. Ja na początku w to nie uwierzyłem. Później, jak w to uwierzyłem. To oczywiście poczułem no, wielki zaszczyt no, to spełnienie marzeń i jednocześnie poczułem wielki strach i lęk, bo, bo co innego być w telewizji i grać muzykę, mhm. a co innego siedzieć, opowiadać o muzyce bez instrumentu, używać jedynie swojego doświadczenia, jakiejś elokwencji yy, i przede wszystkim oceniać osoby te niejednokrotnie starsze od ciebie. Było to dla mnie bardzo niezręczne. Ja nie miałem w ogóle obycia telewizyjnego. I, I czułem się w tym bardzo niepewnie. Mieliśmy dużo rozmów, czy to robić, czy nie, ale doszliśmy do wniosku, że no czasami nie odmawia się pewnym propozycjom, bo one mogą się po prostu nie pojawić ponownie. Jasne, absolutnie. A poza tym no czasem warto wyjść ze strefy komfortu i sprawdzić się, czy jesteś do tego zdolny, czy nie, a jeżeli nie, no to po prostu podziękować, ale mhm. mieć tę przygodę zaliczoną i, i nie żałować, że się nie spróbowało. No więc tak też było y, z The Voice of Poland, zgodziliśmy się i żeby było śmieszniej, mieliśmy... W pewnym momencie w telewizji powerplay, Power Play, bo w piątek bodajże Łozo był w Must The Music. Tak. W sobotę my byliśmy w The Voice of Poland i w niedzielę jeszcze Łozo był w Tańcu z Gwiazdami mm -hmm. chyba. Więc był cały weekend saffronmento, tak. zawsze wieczorem można było nas oglądać. No komiczne to było, jaki inny zespół miał taki wiesz, czas antenowy w największym, w najmocniejszym paśmie. Na największych stacjach też. W największych stacjach, w weekend, w kawrze o 20, no była to komedia. i. i, i to był taki czas, że trochę nam y, Żydóweczka, czyli sodóweczka, my to nazywamy Żydóweczka, trochę nam sodóweczka strzeliła do głowy, bo rzeczywiście czuliśmy się niezniszczani. Byliśmy młodzi, y, rozchwytywani. Byliśmy piątek, sobota, niedziela w telewizjach, grali nas w radiach i, i czuliśmy no, ten oddech osób y, entuzjastek, że tak powiem, młodego pokolenia, i y, które gdzieś tam dosłownie wskakiwały nam na busa, gdy wrytaliśmy z koncertu do hotelu. No. Także tak. A mieliście wtedy poczucie, że jako Afromental jesteście tak dobrym zespołem, który mógłby pójść? O, no ciekawe. Bardzo jestem ciekawy, co teraz mm. odpowiesz, który mógłby pójść trochę dalej i, na przykład, który mógłby pójść wtedy za granicę? My mieliśmy od, od zarania dziejów takie ambicje, wiesz. Dlatego śpiewaliśmy po angielsku, nie po polsku. Dlatego ta muzyka nie miała mianownika mm, polskiego, tylko zachodniego. I i my zawsze o tym marzyliśmy. Próbowaliśmy jakieś nawet Eurowizje robić, nawet dostaliśmy, nie wiem czy wiesz, ale MTV European Award. Tak, czyli, wiem. Y, tak, to bodajże było w Madrycie. Y, oczywiście tam nie polecieliśmy, bo nie mieliśmy kasy na bilety, mm -hmm. ale dostaliśmy każdy po statuece i, i rzeczywiście my w ogóle mieliśmy taką misję, że fajnie być super y, popularnym i mieć sukces w Polsce, natomiast marzył nam się ten sukces zagraniczny. Dlaczego tak się nie stało? Pewnie wiele przypadków. Przede wszystkim na pewno nasz brak zorganizowania. Po drugie, pewnie brak doświadczenia osób, które powinny nam pomóc yy, organizacyjnie, menedżmentowo, wytwórniowo, żeby to puścić dalej. Po trzecie, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że zachodni świat ma tyle zachodnich twórców, że nie potrzebuje polskich udawaczy zachodniej muzyki. Wyobraź sobie, że teraz, no nie wiem, przyjeżdża do nas osoba z Azerbejdżanu, która śpiewa prawie po polsku i śpiewa jak NA albo jak Bratanki. Myślisz, no tak, jakby, good point. What for? Mm -hmm. Jakby. Bądź nie wiem, no, albo z Bałkan ktoś tam, no jest Bregowicz śpiewa, znaczy śpiewa, no, robi muzykę swoją, czuje, że tak. to jest Bregowicz. A my trochę chcieliśmy udawać tych amerykańskich chłopaków, i tak jak wtedy w Polsce to się sprawdziło, bo byliśmy odklejeni, no to, to chyba nie miało racji bytu za granicą, więc ale tak, mieliśmy wielkie ambicje, żeby być yy, światowi. Mhm. Jak już siedzieliście w i był 2017 rok i y, obiegła media, ta informacja, że z zespołu odchodzi Wojtek, to na przykład. Siedzę z Tobą, więc pytam Ciebie, o Twoje mm. personalne odczucia, że na przykład dla Ciebie to był cios i tak, tak może pomyślałeś sobie, co my zrobimy bez Łoza? No pewnie, że mieliśmy taki moment, wiesz, co było dla nas zaskoczenie, ta decyzja jego. Pamiętam, że on po ostatnim koncercie, trasy właśnie w 2017 roku, powiedział, Chodź się spotkamy, zrobimy sobie podsumowanko, a uwielbialiśmy się spotykać do późnych godzin, do wczesnych godzin rannych, więc dla mnie to było po prostu ok. no to zaczynamy afterparty. I on nagle wystrzelił z tym tekstem. No, wielkie to było zaskoczenie, i, i na początku miałem takie poczucie bezradności. O kurde, czyli sypie się coś, co budowaliśmy przez ostatnich 10 lat. Ponad. Ponad, co dla mnie było po prostu stałą, jakby głównym moim zajęciem i głównym polem do, wiesz, do spełniania siebie jako artysta. To trochę, trochę tak, jak nie wiem, jesteś z osobą, z którą jesteś 10 lat, partnerem, partnerką, i ona nagle ci mówi, słuchaj. To był piękny czas, ale ja czuję, że po prostu już ta recepta takby no, ten schemat dla mnie nie działa. Muszę poszukać swojej własnej drogi. I, I wiesz, no spędzać 10 lat z kimś w busie, na koncertach, w hotelach. My się bardzo się przywiązaliśmy, no, wręcz jak rodzina. I nagle taka informacja, że przestajemy być rodziną, bo on musi teraz znaleźć sobie nową rodzinę. No jest troszkę ciosem dla, dla, dla ciebie, takim emocjonalnym. Też wiesz, nie mieliśmy pojęcia, czym jest ego w tamtym momencie, a tym bardziej jak sobie z nim radzić. No i jak otrzymasz taką informację, to od razu twojego ci mówi, ok, już nie jesteś wystarczający, mhm. wiesz, już nie jesteś tak fajny jak kiedyś, albo on może wymaga więcej od ciebie, żeby zostać, a ty tego nie potrafisz dać mu. Więc szereg myśli w głowie, no ale tak naprawdę yy, karmiłem się tą myślą, że po prostu on musi iść swoją drogą, a ja muszę to uszanować, bo z drugiej strony gdybym ja miał taką myśl, to jedyne czego bym oczekiwał od chłopaków to zrozumienia, akceptacji i i, i wsparcia w tym. No ale konsekwencją było to, że spotkaliśmy się później bez Łoza, jeszcze do tego, tego samego dnia, jak siedzieliśmy w siódemkę, mieliśmy dwóch perkusistów, Teresa i Diamasa. Jak Dziamas usłyszał, że Łoza się uzależnia, że odchodzi, to on nagle po całej tej y, sytuacji, która trwała parędziesiąt minut, jak tłumaczył dlaczego, dlaczego, to on nagle się odezwał i mówi, to ja w sumie też odchodzę. I nagle z siedmiu się zrobiło sześciu, a po pół godziny pięciu. I my tak, co tu się dzieje, ktoś tak. jeszcze chce odejść z zespołu? No i zostaliśmy w piątkę. I się spotkaliśmy i były pytania, czy dobra, czy robimy Afromental, czy zakładamy nowy zespół. Wiadomo, że my gramy, ale pod nowym szyldem, czy zmieniamy muzykę, czy gramy tę muzykę. No i przez jakieś chyba pół roku w ogóle nie, 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 nie zagraliśmy ani dźwięku, bo mieliśmy taką pewnie żałobę. żałobę. Tak, no, tak. tak, może to się nawet żałobę, poczucie bezradności i nie wiadomo, w którą stronę. No Ale spotkaliśmy się, zaczęliśmy się grać dla tą To też był wielki bagaż, bo oni zawsze śpiewali we dwóch. Zwrotki były pisane tak, że jeden śpiewa, drugi odpoczywa. Czasami na siebie nachodzili, mieli dialogi w tej muzyce i nagle się okazuje, że z dwóch mikrofonów zostaje jeden, on musi sobie z tym poradzić, więc pamiętam, że to było dla niego bardzo niekomfortowe. Dużo rzeczy musieliśmy przearanżować, yy, głowiliśmy się, jak to robić. No ale udało się, jakoś, jakoś to się udało, natomiast było to wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Yy... No i tak. No. A czy ty i Łozo jesteście teraz kolegami? Pewnie. Jestem, no, nie powiem ci, że jesteśmy przyjaciółmi, bo przyznam szczerze, że z żadnym z afromentalnie, mam dziś tak, że codziennie pytam, jak się czujesz, albo czy idziemy na piwo, bo raz nie piję piwa, a dwa wolę, jak mnie moja żona zapyta, jak się tak. czuję. Aczkolwiek mamy do siebie absolutny szacunek, yy, mamy koleżeństwo. Ja cieszę się, że Wojtas teraz swoją solową płytę wydaje. Pierwszy singiel już poszedł, zaraz będzie drugi, yy, więc jesteśmy w kontakcie, na pewno mm. tak. I wiem, że on też nas wspiera. A, a będzie przekroczeniem jakiejś pewnej granicy, kiedy zapytam się, czy w tych, tych celebracjach 20-lecia on gdzieś będzie miał swoją cegiełkę? E, będzie mieć na pewno tę cegiełkę. E, to jest jeszcze tajemnica i właśnie ją zdradzam, mnie e, za to zniszczy. Natomiast tak, no nie wyobrażamy sobie, wiesz, wspominanych 20 lat historii bez łoza, który był mm -hmm. przez pewien czas filarem tej historii, jak również i dziamasa, więc. Na pewno się spotkamy na scenie i na pewno będziecie mogli to usłyszeć. Mhm. A ty, kiedy powiedziałeś o tym, że on w pewnym momencie poczuł, że coś nie działa i chciał pójść na swoją e, so, mhm. solową ścieżkę, czy ty kiedykolwiek przez te 20 lat miałeś taki moment, że ty chciałeś pójść solo? Tak. Yy, tak. I to było parę lat temu. Wiesz, co były takie momenty, że czasami jest zmęczenie materiału. I dopóki my razem imprezowaliśmy do rana. I wlewaliśmy sobie hektolitry benzyny i nie tylko, i eksperymentowaliśmy, co można, jeszcze bardziej, mocniej, i tak dalej. To, to było super, bo miałem chłopaków, którzy byli na tej samej, na tym samym levelu energetycznym. Natomiast w pewnym momencie stało się tak, że gdzieś każdy, znaczy właśnie nie każdy, że niektórzy z nas zac zaczęli szukać czegoś ponad tym, a niektórzy zostali w tym imprezowym nastroju, nazwijmy to bardzo delikatnie, bo AfroMental umiał imprezować. Bardzo niedelikatnie. I ja na przykład w pewnym momencie poczułem, że już po przede wszystkim nie chcę pić alkoholu, bo totalnie mi to nie służy. Zacząłem czytać dużo, tak na poziomie energetycznym bardzo alkohol cię obniża, ogłupia i powoduje, że, że po prostu nie jesteś pełnią swojego potencjału. To prawda, powiem taki fan fakt, może nie powinienem tego mówić, ale jak za Alkiem się znamy i czasami przecinamy się w różnych różnych sytuacjach, nigdy nie widziałem go w ogóle nawet z kieliszkiem wina. No bo ja już nie piję od lat, chłopie. Ja już nie piję, no nie wiem, z dekady, może? no może nie wiem, czy dekada, ale na pewno z 7-8 lat. I to na początku też z prozaicznych przyczyn. No kiedyś to po imprezie budziłeś się rano i dokończałeś to, co było na stole i byłeś młodym bogiem, nic, nic nie czułeś, a w pewnym momencie miałem tak, że miałem 3 godziny imprezy i 8 godzin kaca, więc... Mhm. No deficyt ujemny, więc jak mi się bilansuje 5 godzin zmarnowanych z życia na kaca, mhm. mimo 3 godzin imprezy, to wiem, że to już nie jest dla mnie. No. Tak. Pewnie wie, jaki Pesel mi w tym pomógł. No a później szukałem w tym drugiego dnia, dlaczego tak jest i zacząłem się bardzo interesować właśnie energią, duchowością i ten alkohol w każdych przekazach, do których docierałem, był traktowany jako naj prostsze najbardziej obciążające człowieka zło, które po prostu ogranicza twój potencjał i myślenie o, o dużo szerszym nawiasie mm, o wszystkim o sobie, o, o świecie otaczającym ciebie, o bliskich i tak dalej. Więc ja po prostu doszedłem do tego etapu, że totalnie odciąłem alkohol i zagrałem tak dwa sezony z Mental, gdzie ten alkohol był cały czas przed koncertem, na koncercie, po koncercie, w busie, w hotelu, i to mi zaczęło tak przeszkadzać, że Miałem taki etap, że byłem gotowy opuścić ten zespół, żeby nie obsować w tej energii, gdzie, której, do której czułem, że wchodzę i po prostu jestem pożerany przez coś, z czego już świadomie wyrosłem. I powiem Ci, że miałem ostre, znaczy ostre, bardzo kulturalne rozmowy, ale asertywne z chłopakami, że czuję, że już tutaj dla mnie nie ma miejsca. I nie dlatego, że mam lepszy zespół, albo tak. że muzyka mi nie odpowiada, bo większość tej muzyki sam pisałem, yy, tylko po prostu na poziomie energetycznym czuję, że jestem lata świetlne od tego, w czym byłem z wami i to nie jest wasza wina, bo wy macie prawo być tacy, jacy jesteście, po prostu mówię o swoich odczuciach. No i na początku było, co ty świrujesz, Baruś, bla, 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 no ale w pewnym momencie oni czuli, że ja już po prostu jestem tylko na scenie. Mhm. Nawet nie mam mnie w hotelu z nimi, jakby nie jestem częścią tej ekipy. Zresztą chwilę potem takie przebudzenie miał też Tomek Torres, z którym jestem najbliżej prywatnie i... i, i też tą ścieżką zaczął kroczyć i ja w pewnym momencie powiedziałem, chłopaki, no, no tak, tak się nie dogadamy, no, po prostu możemy, nie wiem, nagrywać płyty, ale w trasy będzie jeździć za mnie kto inny, bo ja się męczę zdrowotnie, energetycznie, psychicznie, po prostu dla mnie to jest męka, kiedyś to była dla mnie frajda i, i część tygodnia, na którą czekałem, a dzisiaj, jak myślę o tym, że mam się spakować, to, to po prostu zacząłem się źle czuć. Mhm. No i na całe szczęście, mam już tyle lat, że udało nam się wypracować jakiś kompromis, oczywiście, wiesz, no ja nie mogę chłopaków nakłonić do życia moim trybem życia i, i moją higieną życia, bo każdy jest za siebie odpowiedzialny, mam po 40 lat, ale doceniam bardzo, że oni będąc przy mnie bardzo ograniczyli swoją hulankę yy, i, i czuję, że to jest taki ukłon w moją stronę ich. Przez co ja. wzruszające, bo mam w oczach trochę. Tak, no bar, bardzo to jest dojrzałe. Ojej, no. Bardzo to jest dojrzałe, bo myślę, że jakbyśmy mieli tę gadkę 10 lat wcześniej, czyli wtedy, kiedy łozo odchodził, to w ogóle. Tak. Nie chcesz, to nie, tam są drzwi. A dzisiaj, dzisiaj mamy chyba też więcej świadomości i szacunku do tego, co stworzyliśmy, i aż to głupio po prostu zostawiać, bo ta kula jednak się toczy mhm. i, i możesz oczywiście wyjść z tego okrętu, a możesz po prostu upgradeować ten okręt. więc więc fajnie, że znaleźliśmy taki kompromis i złoty środek, żebym ja się czuł komfortowo z chłopakami, a żeby oni się nie czuli przeze mnie ograniczani. No i to jest, wydaje mi się, definicja dojrzałości Fromentę. A ten pomysł, który był wtedy, to był pomysł na na przykład płytę producencką? Absolutnie tak, wiesz co, ja, ja uwielbiam siedzieć w studiu, uwielbiam komponować. Dużo muzyki Afromenta jest mojego autorstwa. Czy ta muzyka filmowa, do którego, do którego świata teraz wchodzę, czuję się tam jak ryba w wodzie i mam rzeczywiście jeszcze niezrealizowane ambicje, płyty producenckiej. po prostu brak czasu i brak organizacji. Natomiast mam tysiące, no może tysiące, przesadzam, ale setki projektów, yy, które, które czekają na to, żeby zostały odkurzone i dużo pomysłów mi się w głowie też cały czas tworzy i efektem tego, mam nadzieję, w pewnym momencie będzie moja płyta producencka, gdzie Pokażę tak naprawdę, co mi w duszy gra i muzycznie, być może wokalnie, być może zaproszę wielu moich przyjaciół, z którymi mam stały kontakt muzyczny. I tak myślałem kurczę, mogłeś to zrobić już 5-10 lat temu mhm. robić teraz kolejną taką płytę, ale wydaje mi się, że dzisiaj jestem w takim etapie życia, że wiem, że kiedy wydam tę płytę, no nie będę jej się wstydzić, tak jak na przykład mhm. czegoś, co bym zrobił 10 lat temu i byłoby przaśne albo nieautentyczne, więc... Wierzę głęboko w drogę, że wszystko ma swój czas i że to, że nie wydałem tej płyty wcześniej, jakiś swój powód miało. Więc mm, teraz skupiając się na tym, myślę, że to będzie coś, z czego będę dumny i za 40 lat. A wydaje mi się, że miało być bardzo łatwo zrobić taką płytę, przez to, że chociażby. Ludzie, z którymi siedziałeś w fotelu w The Voice, no, masz, tyle, stary, masz, tyle, masz tyle koleżanek i kolegów Tyle w kolegów koleżanek. Proszę, proszę bardzo, po kolei Margaret, Sylwia Grzeszczak. Tak. Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Marek tak. Pekarczyk, no to nie kończy się ta lista. Andrzej Piaseczny, no już nawet wychodząc poza ramy Voice'a, Mrozu, mój serdeczny przyjaciel, z którym Wiasta. nie wiem, czy wiecie, ale mieszkałem trzy lata na jednej chacie wynajmowanej wspólnie, no masa jest tych artystów, wydaje mi się, że jedynym e, ogniwem, które opóźnia moje działanie, to jest moja własna organizacja i, i, i konsekwencja. Mhm. A teraz, kiedy rozmawiamy tak naprawdę o twoim kalendarzu i braku czasu, to czy te, te, te okresy, w których ty masz wpisane kręcenie programu The Voice, to jest już dla ciebie taki konstans, że za każdym <coughs> razem, kiedy przychodzi ta propozycja, żeby ponownie zasiąść w tym programie, ty jesteś wdzięczny, że znowu o tobie pamiętają, czy tak już trochę wiesz, że będę? Absolutnie nie wiem, że będę. Bardzo jestem wdzięczny i wręcz czeka na te informacje, bo to nie jest tak, że mamy kontrakty na trzy czy tam pięć sezonów podpisane. A niektórzy tak myślą. No to słuchajcie, prawda jest taka, że działamy zawsze na przestrzeni jednego programu. Podpisujemy kontrakt na jeden program. Jak program się kończy i nawet dyrektor stacji, która akurat nadaje ten program, powie, drodzy Państwo, za rok zapraszamy na kolejny sezon The Voice of Poland, to to jest jedynie gwarant tego, że produkcja będzie produkować kolejny sezon. Mm -hmm. Natomiast kto zasiądzie w tych fotelach to jest zawsze nie wiadomo aż do wiosny yy, i dopiero gdzieś tak na przełomie kwietnia yy, ten telefon dzwoni bądź nie dzwoni. Na całe szczęście do nas dzwoni, bo te składy się zmieniają. No, był, dziewiąta edycja była edycja, w której w ogóle nas nie było, mhm. na całe szczęście miała słabą oglądalność, więc później wróciliśmy. Natomiast no, do wiosny nie wiem czy będę w tym Wojsie czy nie i powiem Ci, że każdą ewentualność przyjmuję z wielkim spokojem i z pokorą, bo jeżeli ten telefon dzwoni, to oczywiście chcę wziąć tym udział, bo to jest przepiękna przygoda, za którą jestem bardzo wdzięczny, która nie dość, że daje mi spełnienie, y, bustuje cały czas popularność, bycie w tej telewizji absolutnie jest też zastrzykiem finansowym, daje mi poczucie jakby, komfortu życiowego. Bezpieczeństwa, jeśli bezpieczeństwa, chodzi o rodzinę no też. tak, no w tym razem, znaczy w tym momencie, kiedy jestem tak. ojcem i mężem, to jest to mój priorytet. Mm, natomiast. Jest to cudowna przygoda. Na tym planie pracuje 100 osób, które uwielbiam. My jesteśmy też po 10 latach jak rodzina, no każdy się bardzo dobrze zna. Yy, muzycy wspaniali, którzy tam występują, produkcja, koledzy, koleżanki, trenerzy, którzy się zmieniają. To są też wybitni fachowcy, artyści. Jest to wielka przyjemność brać w tym udział. Natomiast gdyby telefon nie zadzwonił, to też mam w tym zrozumienie i spokój, bo w końcu miałbym ten czas na realizację rzeczy, które i tak chcę, coś tu lata. To nie ode mnie, ani nie od Ciebie. <gry> tak. E, miałbym czas na realizację tych wszystkich moich m, marzeń, celów, czyli ta płyta producencka, mm -hmm. e, bycie bardziej twórczym, jeśli chodzi o, o, o bycie muzykiem, no bo jednak tutaj jestem bardziej postacią telewizyjną. Więc. Chociaż ba bardzo często wbijasz na scenę, nawet podczas blindu, wiesz, z gitarą, zaczynając... No tak, no to naturalne w... dla nas jest, to wiesz, to jest, mnie, to jest dla mnie, właśnie wejście znowu w strefę komfortu, będąc troszkę, w, no już dla mnie też jest strefą komfortu, ale po prostu wchodząc na scenę z gitarą, czuję, że, że jakby jestem w stu procentach sobą. Tak samo są, kiedy trzyma mikrofon. Natomiast mam tysiąc pomysłów na to, co zrobić, jeżeli ten telefon nie zadzwoni, ale absolutnie jestem wdzięczny, że, że dzwoni, co? Mhm. Edyta Górniak, kiedyś, e, która była cztery edycje, zdaje się, w The Voice of Poland. Pa... I nawet jedną w The Voice Kids. I jedną w The Voice Kids powiedziała, że na przestrzeni tych wszystkich czterech edycji, ona może powiedzieć, że jedna edycja z tych czterech dla niej była trudna, przez to, że energetycznie się nie dogadała hmm. z jedną z innych trenerek, która wtedy akurat z nią zasiadała. Okay. I, I zastanawiam się, kiedy ty masz ponad 10 edycji, mm -hmm. Ty jesteś raczej osobą, wiem to, która mówi pozytywnie o innych osobach i nie spodziewam się, że powiesz mi, że z kimś było nie okej, okay, ale zastanawiam się, czy były takie edycje, które wspominasz, że ciężko ci się akurat pracowało podczas tych edycji? Hmm, ciekawe pytanie. Albo, którą po prostu wspominasz najgorzej? Ciekawe pytanie. Uff, chyba nie, więc przede wszystkim ja mam ten komfort, że jestem z Thompsonem na jednym fotelu. To mi daje poczucie bezpieczeństwa, bo znamy się jak łuse konie z Tomkiem, 20 lat. I o kurczę, może się na tej żeby Żebyś <grym> się ty... nie wywalił, ale. Ciężko mi powiedzieć, czy w którejś edycji było mi mniej komfortowo, natomiast mogę ci powiedzieć, w której edycji było mi bardzo komfortowo. To była edycja dziesiąta, w której był Kamil i Bedarek i Margaret i Michał Szpak. Mhm. Ponieważ to była pierwsza edycja, w której nie było różnicy pokoleń. Zawsze był Marek Piekarczyk, mhm. Andrzej Piaseczny czy Justyna czy Edyta, No jednak dzieli nas dekada co najmniej wiekowa i my w związku z tym, obcując z tymi postaciami, troszkę ten taki, no nie powiem, że kij w tyłku, ale mm -hmm. takie poczucie szacunku tak. i, i no większej erudycji było wymagane. A masz tak teraz z Kubą Badachem? No nie, no bo Kuba jest parę lat ode mnie starszy, <grych> dobrych porę. natomiast my jesteśmy kumplami od lat, więc, więc jakby tutaj mieliśmy znowu ten przelot kumpelski, natomiast pierwsza edycja, w której Wszyscy byliśmy z jednego pokolenia plus minus, no bo Margaret jest pewnie dużo młodsza od nas, mhm. natomiast traktujemy się jak kumpel i kumpela. To była ta edycja dziesiąta, w której wygrała zresztą wspaniała Alicja Szemplińska i my tam mieliśmy, słuchaj, taki luz, bo tam po prostu zupełnie inny poziom żartu, wiesz. No nie będziesz żartować w sposób mało wyrafinowany przy Justynie Steczkowskiej albo przy Edycie Górniak, mhm. bo jednak próbujesz być, no nie wiem, no dżentelmenem i jakby... Opcując z nimi jakiś szacunek im okazywać. Ale no jak tak. Margaret, Bednarek, szpak, to poziom żartów wjechał do, do, do przysłowiowego czasem rynsztoka. Nie wiem, ile oni musieli tam wyc wycinać rzeczy, natomiast czasami już były tak, no nietelewizyjne żarty, że, że się gotowaliśmy ze śmiechu. Więc tą edycję wspominam bardzo tak właśnie beztrosko. To mhm. po prostu było, jakbyśmy chodzili co tydzień na imprezę. Mhm. Oczywiście na trzeźwo, ale, ale czuliśmy, że tam po prostu jest jeden wielki, szalony przelot, pełen poczucia humoru, pełnego abstrakcji. Więc to na pewno wspomina. No i trochę tak teraz jest w tym sezonie, no bo mamy Landery, który jest naszą kumpelą. Mamy Miśka Szpaka, który jest naszym kumplem, i mamy Kubę Badacha, który jest naszym kumplem. Więc znowu mamy ten wyrównany poziom pokoleniowy. Co myślę, że też się przekłada na na naszą atmosferę w studio i, i na to, jak to WIS odbiera. I patrząc też na wyniki oglądalności, też na oglądalność, bo po, poszła do góry, jeśli tak? śledzę wirtualne media i pa, tak patrzę, powiem Ci w ogóle więcej. To teraz jest taki yes. moment, w którym... Tak jest! Jest pierwszy moment, w którym powiem takie moje prywatne odczucia, no. ale nie wiem, czy Ty to wiesz, ale ja też zrobiłem sobie na kilka lat przerwę od The Voice, to oglądam od deski do deski. Mhm. No świetnym jesteście teraz składem, super Was dobrali, muszę Dobrze, to, to pracuję mhm. i, i zresztą nawet między sobą yy, mamy taką grupę yy, trenerską też na, na telewizji. I jakby czuć tam fajną energię. Takie to jest oczywiście pełne szacunku, ale, ale jakbyśmy ze sobą pracowali no dobrych kilka lat. Mm -hmm. Wczoraj nadrabiałem nokałty, tak naprawdę, bo jesteśmy, to może taka ciekawostka dla widzów, ale nagrywamy ten wywiad tuż przed pierwszym odcinkiem live 15 tak. edycji, także 16 osób pocztowało. Ja właśnie z prosto z prób do pierwszego livea Tak, do także tym bardziej dziękuję ci, że w ogóle znalazłeś czas i jestem teraz po nokautach i powiem ci, że oglądając te nokauty, Och, no serce mi się krajało trochę, bo to były trudne decyzje z siódemki wybrać cztery osoby i teraz trochę do Kuby Badacha właśnie chce się odnieść, który no. siedział tutaj zdaje się dwa miesiące temu. Okay. No, On jest tak ostry jak brzytwa dla niektórych, powiedzieć komuś tak w twarz, że fałszowałaś całą piosenkę, dawno nie było takiego trenera. Ty masz czasami, Co że naprawdę. kiedy słyszysz swojego kolegę, który tak potrafi po prostu niektórej osobie powiedzieć prosto w twarz bez zająknięcia się, masz takie, że tak patrzysz, wow. Mhm. E, tak i wydaje mi się, że taka... E... Postać była bardzo potrzebna w tym składzie trenerskim. Po pierwsze, Kuba jest wybitnym fachowcem. On znakomicie słyszy, znakomicie śpiewa. To nie jest osoba, która po prostu miała pomysł na siebie i w show biznesie zaistniała. To jest człowiek, który no, poświęcił 20 lat uczenia się muzyki od podstawówki liceum Akademii Muzycznej, jest po prostu profesjonalistą wybitnym. I ta jego merytoryka jest zawsze skuteczna i słuszna. To nie jest tak, że jemu się coś wydaje, coś palnia, a ja powiem jak fałszował, jak nie fałszował. Rzeczywiście zgadzam się w 100% z tym, co mówi, więc może sobie na to pozwolić mhm. I, i to jest dobre. Wydaje mi się, że też taki y, filtr w naszej trenerskiej ekipie jest ważny, No bo każdy wnosi troszkę inną energię. Kuba wymyślił sobie taką energię, ale jest w niej autentyczny i szczery. A w kontraście też mimo mhm. wszystko jak są te filmiki, które są pokazywane przed e, wykonaniami uczestników, też potrafi być bardzo ciepły dla tych uczestników. To jest, przede wszystkim to jest super bystry, szybki i zwinny intelektualnie facet. Co ja bardzo lubię, my tak mamy z Thompsonem taki przelot, że wie, żart goni żart. I czasami bywało tak, że no nie będę teraz wymieniać oczywiście z szacunku, ale pojawiały się w fotelach trenerskich postacie, które widziałem, że tam, oje, oj, oj, dobra, to już nie dogonisz nas, nawet nie wiemy gdzie my będziemy, jesteśmy, uh -huh. jesteśmy trzy kilometry dalej, a, a ty tam sobie siedzisz na parkingu. W sytuacjach, kiedy na przykład właśnie wymieniamy się jakimiś refleksjami, czy abstrakcyjnymi żartami, poczuciem humoru, a Kuba po prostu goni nas i przerasta. Tam jest po prostu cały czas ciach, ciach, ciach. ciach, ciach. Intelektualna świetne, taka. Intelektualny, no, znakomity, jest bystry, intelekt, yy, świadomość oraz no, wiedza muzyczna pozwala mu na to, że, że po prostu... To chyba czuć w telewizji też, że te nasze żarty, jak sobie coś dogadujemy. To, to rzeczywiście jest to na poziomie i, i nie nudzi. Kiedy on był tutaj dwa miesiące temu, to zadałem mu pytanie, dlaczego dopiero teraz? Bo wiedziałem, że producenci The Voice e, zachęcali go od wielu e, edycji, tak naprawdę, żeby dołączył do tego składu. I powiedział, że tak naprawdę głównym caseem, dlaczego jest dopiero teraz, jest fakt, że po prostu teraz zgrały się kalendarze. Co tak. mnie zdziwiło, bo myślałem, że fakt, że dopiero teraz dołączył do The Voice, to był fakt, że zmieniła się władza po prostu i The Voice jest teraz trochę pod inną władzą, jeśli chodzi o TVP. No tak, no I tak. zastanawiam się i jeszcze co innego. Kuba powiedział, że w jego opinii i w jego oczach The Voice akurat był jako jedyna pozycja wśród wszystkich programów TVP, taką pozycją, która nie dostawała rykoszetem za to, że jest nadawana na TVP. I moje pytanie brzmi tak. Czy ty byś się podpisał pod tymi słowami? Tak, no jestem tego y, żywym przypadem. dowodem. śmiejemy się śmiemy z tym samym, że jesteśmy ponadpartyjni, bo kiedy my zaczęliśmy przygodę w The Voice of Poland, to było Dekadę temu, no to wtedy były rządy PO, później były rządy PiS, podwójne. Teraz są, znowu jest koalicja. Jakby my w tym wszystkim przeżyliśmy te wszystkie zmiany władzy. E, na całe szczęście, oczywiście zdarzały się komentarze, że jesteśmy wiesz, marionetkami politycznymi i tak dalej, co jest nawet się do tego nie odnoszę, bo to po prostu ignorancja absolutna, ale przeżyliśmy te wszystkie zmiany systemowe, cały czas będąc w tym programie i rzeczywiście ten program mimo. Tego, że był nadawany na TVP, który było bardzo polityczne, miał taki apolityczny charakter. Tam nie było nigdy słowa o polityce, nigdy nie było słowa o nagabywaniu, że to jest lepsze, to jest gorsze, albo głosujcie, albo nie głosujcie. Tam była czysta sztuka, i wiem, że każdemu na tym zależało. I produkcji, i nam, trenerom, mhm. bo nieważne, jakie mamy poglądy, prawdopodobnie połowa z nas miała przeciwstawne, ale to zupełnie nie było istotne, kiedy zasiadaliśmy w tych fotelach mhm. i ten program był po prostu o sztuce, o. Chęci wyłowienia tych najzdolniejszych, dodania im wiatru w żagle i, i promowania muzyki. I myślę, że ten charakter został do dzisiaj, mimo że ta władza się zmieni, zmieniła, pewnie zmieni się znowu za jakiś y, okres czasu. That's the way it is. That's the way it is. Ale fajne jest to, że ten program jest totalnie apolityczny. Mm -hmm. A z których zwycięzców jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o cały program The Voice? No oczywiście z naszych, no z Alicji Szemplińskiej, z Dominika Dudka, z Sary James, The Voice Kids też łączam tutaj. Dominik w ogóle teraz z nowym singlem, pi no, pierwsze ku, miejsce Dominik w RME. Dudek to mi tak siedzi w głowie, ta piosenka, Dominik I hate you and I love you. Nie no, gratulacje bracie, zresztą widziałem się z nim parę dni temu i... I mi opowiadał dokładnie tą sytuację, którą wspominałem z Radio Song, że mm -hmm. miałem tu, tutu w każdej stacji, on ma to dzisiaj. Więc mm -hmm. dla mnie, jako trenera i jego dzisiaj kolegi serdecznego, to jest takie poczucie dumy i mm -hmm. satysfakcji, że ja wiem, że on by sobie poradził bez tego programu, bo to jest wybitny artysta, twórca i, i, i muzyk. Ale cieszę się, że miałem sposobność dołożyć tą cegiełkę, żeby przyspieszyć na przykład ten sukces jego, bo, bo niewątpliwie on wykorzystał swoją szansę. Mhm. To jest też fajny przykład Dominik Dudek na to, że wiesz, oczywiście nie łatwo jest wygrać The Voice, ale tym którzy wygrają The Voice, niektórym z nich wydaje się, że już teraz wygrali swoje miejsce w show biznesie i że tak jak w The Voice był dzwonił telefon i mówił teraz zaśpiewasz tą piosenkę. Teraz będziesz w tych ubraniach, teraz będziesz miała taki make-up, albo yy, teraz będziesz występować yy, w duecie z tym i z tym człowiekiem. To, że po zakończeniu programu te telefony ale będą dzwoniły i mówiły teraz masz ten singiel, teraz śpiewasz w Top Trendy, teraz mhm. masz Opole, ale ten telefon nie dzwoni, bo prawda jest taka, że program się kończy i jedyne co dostajesz oprócz tam hajsu i statuetki i prestiżu, to dostajesz wyrzutnie taką trampolinę do, mhm. do tego, żeby unieść ten ciężar i bagaż sukcesu, popularności mhm. i ciężko pracować, żeby utrzymać tę popularność. I Dominik Dudek jest przykładem tego, że skończył się program, nagrał 50 piosenek, 30 mu odrzucili, bo mi o tym powiadał, że to się nie podobało, ale to 40 przyjęli w radio. Mhm. Później to 41 okazało się, że był jeszcze lepiej, 45 okazało się, że ma power play, bo prawda jest taka, że to nie jest tak, że wygrywasz program The Voice of Poland i... I już jesteś tym super znanym artystą, który mhm. będzie mieć podsuwane single i wszystko, cały scenariusz na Twoją karierę. To jest tak naprawdę jedynie i aż mm, trampolina do sukcesu i do rozpoznawalności. Ale co z tym zrobisz, mhm. zależy tylko od Ciebie, jako artysty, bo za rok będzie kolejny laureat i już mogą trochę mniej o Tobie pamiętać. Więc warto być pracowitym i, i po prostu wykorzystać tę szansę i przemielić ją od razu na swoją twórczość. Mhm. Także szacunek Dominik Dudek za PowerPlay. A teraz tak króciutko jeszcze o The Voice Kids. Mm. Nagrywamy to, jak to się mówi, w wigilię, momentu, kiedy za kilka godzin tak naprawdę, za sześć godzin swoją debiutancką płytę wydaje Twoja, pod, po, twoja podopieczna Sara James. Tak. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Ja dostałem linki, słyszałem tę płytę. Świetna płyta. Płyta jest cała po angielsku, także gratulacje Sara za płytę. Trochę czekaliśmy na tę płytę. Przyglądałeś się w mm -hmm. ogóle, jak ona też e, rozwija swoją karierę, które kierunki wybiera. Ona chyba też tak próbowała wiele, to i wyszło, to jej nie wyszło, tu piosenka mm -hmm. ze Szczylem coś, ale w końcu jest płyta i, i wydaje mi się tak, moja to jest taka opinia, że ma szansę też na karierę międzynarodową, bo wiem, że ona jest podpisana po prostu w wytwórni i jeździ Universal mm -hmm. Berlin i no tak. jako Powiem trenerowi ci tak. dobrze ci się to obserwuje? Ja jestem totalnie dumny z Sary. Sara, absolutnie cię pozdrawiam i kibicuję ci. To jest dla mnie wielka duma. Wiesz, jak ja zobaczyłem Sarę w tym American Got Talent, jeszcze jak dostała ten Golden Buzzer i mówię, matko bosko, kochano, co tu się dzieje? No. Ta dziewczynka, która przed chwilą wiesz, była nieśmiała i śpiewała Anyone, Demi Lovato. A dzisiaj po prostu jest w miejscu, o którym ja marzyłem, żeby być 20 lat temu, kiedy liczyliśmy na tę karierę międzynarodową i mówię – she made it. Mm -hmm. Black Eyed Peas i ona, tak. ten y, y, jury, jak się nazywa? – Will.i.am. – No ja wiem, ale jury z gat Talentem. Simon – Simon Cowell. – Simon Cowell. Simon Cowell, Simon Cowell i gratuluję, daję złoty guzik mówi, girl, you made it. Mm -hmm. To jest nieprawdopodobne. Ona naprawdę sięgnęła samego szczytu. No will I am, Black Eyed Peas, no takie rzeczy rzadko się zdarzają nam, polskim artystom. Mm -hmm. A ona to zmanifestowała i to zrealizowała. To było nieprawdopodobne, jestem z niej absolutnie dumny. To jest przykład na to, że można sięgać jak najwyżej i, i, i dosięgnąć tego, jeżeli się bardzo chce. Więc bardzo jestem ciekaw tej płyty. Słyszałem też niektóre utwory. Jeszcze zdradzę, że The Voice Kids, które będzie w emisji na wiosnę. Mhm. My tam wybieramy utwory do, dla uczestników, więc też wybraliśmy jeden z numerów Sary z tej płyty, więc będzie zagrany w The Wojskic na wiosnę. Mm. Ale tak. A możesz coś powiedzieć, bo to też nie jest żadną tajemnicą, że jesteście w nagraniach The Voice Kids. Jaka będzie nowa edycja, która będzie na wiosnę? Świetna. Jestem tak podjarany osobami, które mamy w naszej drużynie. Wiesz, to jest niesamowite, że to jest już ósma edycja. Fajne jest to, że przychodzi tam wiesz, Krzyś, Matylda, małe dzieci przychodzą. I ona śpiewa piosenkę, my się odwracamy i zaczyna się rozmowa. No i mówi, ile masz lat? No i mam zresztą 11 lat. I pytamy, od jak długo śpiewasz już? I ona mówi, no całe życie, od kiedy pamiętam, oglądałam ten program i całe życie marzyłam o tym, żeby na tej scenie stanąć. I my tak musimy, nie dość, po pierwsze, ale jesteśmy starzy, że to mm -hmm. jest całe życie człowieka, który z nami rozmawia, a po drugie, mamy taką myśl, jaką niesamowitą misję edukacyjną, muzyczną ma ten program że, wiesz, ty, jak Roxy przychodziła, to to był nowy format. To przyszło dziecko, które po prostu świetnie śpiewało. A dzisiaj te dzieci wychowują się razem z tym programem. Gdzieś ustanawiamy w ich głowach malutkich standard tego, jak powinno się śpiewać, żeby mhm. się do tego programu dostać, po jaką muzykę sięgać. I to jest niesamowite, że mam poczucie, że w jakiś sposób kreuje Gusta tej młodzieży. Mhm. Znaczy ja jako element Devoiskis, że program Devoiskis. Powoduje, że to dziecko jest bardziej wrażliwe na muzykę, bardziej wrażliwe na sztukę, że jeżeli już myśli o muzyce, to nie sięga po Disco Polo, tylko na przykład po utwory, które my prezentujemy w tym programie, czy polskie, czy zagraniczne. Więc teraz tym bardziej, jako tata, mam takie poczucie fajnej misji, że ten program nie jest tylko rozrywkowy, ale rzeczywiście edukacyjny. A jak długo zajęło ci przegryzienie się z tym, w jaki sposób mówić dziecku, że jeszcze nie teraz? No. To jest najcięższa sytuacja w programie. To jest jak w tym żarcie, że mówisz, jest mistrzem dyplomacji jest ten, kto powie ci w taki sposób, żebyś czuł podniecenie w związku z nadciągającą tak. podróżą. I dokładnie to my mamy wykonać w The Voice Kids, czyli powiedzieć temu dziecku: No, to jeszcze nie jest czas dla ciebie w tym programie, ale to nie możemy tego tak po zostawić, bo my mamy spowodować, żeby to dziecko nie odeszło. Z płaczem. z płaczem albo z poczuciem zawodu, yy, no, rozczarowania albo nie, nie staniecie na wysokości zdania, tylko z poczuciem nadziei, ekscytacji i wręcz uśmiechem na ustach. I no, mieliśmy takie coachingowe spotkania, bo my jesteśmy artystami. No, ja teraz jestem tatą, ale kiedy zaczęliśmy robić The Voice Kids, to, to w ogóle wiesz. No, jakby... tak parenting, albo rozmowa z dużo młodszym człowiekiem, to dla mnie była równie egzotyczna, co spotkanie na święta i rozmawianie z rodziną tak. dwie dekady młodszą ode mnie. I to było wielkie wyzwanie, bo tak jak w The Voice of Poland mamy o tyle fajnie, że jak ktoś nie odwróci żadnego z foteli, to my się nie odwracamy, ta osoba odchodzi, z pro... znaczy schodzi ze sceny tak. i my teoretycznie i praktycznie nawet nie wiemy, kto to był. Wiadomo, tak. ja no, może jak tam zerknę, mhm. to powiem, o Długie włosy miała, albo o, długie nogi były. Ale nie wiemy, kto to był, i nie musimy się konfrontować z tym, żeby powiedzieć komuś, You're not enough. To okay. może nie tym razem. Natomiast formuła de Wojskic jest taka, że my mamy obowiązek, znaczy, nawet to nie jest obowiązek, po prostu fotele się same odwracają. Tak. I ta dziewczynka stoi na scenie przed tym mikrofonem na statywie, który jest na tej wysokości, mm -hmm. i widzimy, że ona wie, że się nie odwróciły fotele, bo się nie zaświeciła ta scena, że chce Ciebie. I my się odwracamy, i czasami jest tak, że rzeczywiście dziecko ma na tyle dystansu do tej sytuacji, że jest ok, ale czasami jest tak, że my się odwracamy, a dziecko już płacze. Mhm. I wtedy, chłopie, jest dramat, bo my naprawdę musimy włączyć wszystkie pokłady empatii, yy, też psychologicznych takich zabiegów, żeby tobie wyperswadować, że coś ci nie wyszło, tylko że ci wyszło, ale jeszcze nie tak. tak. No dużo mamy już teraz po tej siódmej, ósmej edycji. Już wiem, jak do tego podchodzi, bo mamy o ale pierwsze edycje były dramatyczne, bo ja widząc, że dziecko płacze, czując się odpowiedzialny, że przeze mnie płacze, bo nacisnął tak. ten górny guzik, to by nie płakało, a było szczęśliwe. No, było obarczone wielkim poczuciem odpowiedzialności i braku komfortu, więc mhm. jest to, powiem Ci szczerze, że bycie w The Voice Kids pod tym względem jest dużo trudniejsze, niż bycie w The Voice. Mhm. Bo tam po prostu ludzie się ścigają o to, kto jest najlepszy, a tutaj musisz tym dzieciom wytłumaczyć, że to, że przyszły do tego programu, to już jest wielki sukces, że tych zgłoszeń było kilka tysięcy, a to to dziecko stoi na scenie mm. na tym etapie i że tak naprawdę zaśpiewało świetnie, ale jak poćwiczy jeszcze te dwa sezony więcej, to na przykład nie dojdzie do kolejnego etapu, tylko może wygrać program, więc robimy to tak naprawdę z troską o Ciebie, bo przyszłaś tutaj po to, żeby rozwinąć swoją karierę. No tak, no to poćwicz jeszcze to, to i to, żebyś była jeszcze lepsza i mocniejsza i wróć do nas. I no jest, jeszcze nie będę Ci teraz wszystkich patentów zdradzać, ale jest kilka takich zabiegów, które skutecznie powodują to, że to dziecko nie, prze, nie wychodzi ze studia jako przegrany, przegrany. Mhm. tylko jako osoba, która właśnie zrealizowała swoje marzenie, może kaprys, ale poznała masę rówieśników, wiesz, to jest też fajne, że te dzieciaki, tam jest ich setka, one się spotykają w podobnym wieku, każdy z nich kocha śpiewać, każdy z nich ma podobną wrażliwość muzyczną i tak naprawdę budują się, wiesz, środowiska, program się kończy, a ci ludzie mają ze sobą kontakt, więc no, próbujemy z tego zrobić taki lunapark dla dzieci, mhm. y, bardziej niż chwile prawdy, czy jesteś wystarczający, czy nie. A jest trochę tak, i czy jest trochę różnica, zauważyłeś, że trochę siedzi ci się inaczej przy tych nagraniach, od kiedy już jesteś tatą? No pewnie, że tak. Mhm. Pewnie, że tak. Zresztą właśnie w tym sezonie y, zdarzyła się taka sytuacja, y, gdzie jedna z naszych podopiecznych, Wypinnie śpiewająca dziewczyna. Na razie nie mogę mówić, bo to dopiero na wiosnę ją poznacie. Tak. Po tym, jak zaśpiewała swój utwór, tak, że odwróciła wszystkie trzy fotele, no wszyscy zachwyceni nią, bo śpiewa do... anielsko i my często pytamy, czy masz jakąś swoją piosenkę, albo czy chciałabyś coś innego zaśpiewać. No i ona powiedziała, że tak, że pewnie, ale czy mogłaby swojego tatę zaprosić na scenę, żeby je zaakompaniował. No więc wjechał tata, zawodowy muzyk, wziął gitarę, chyba nawet moją i zaczęli grać tak prosto z serca. To było tak prawdziwe tak intymne jednocześnie, tak naturalne i tak nie napompowane żadnym jakimś no nie wiem, właśnie blistrem czy sztucznością, to po prostu było jakbyśmy ich wyjęli z ich salonu, z kominka, gdzie sobie siedzieli na gitarze i grają, tak się zaprezentowali na scenie i do mnie przyszła taka myśl: o Boże, jakie to jest piękne, że ten tata, nazwijmy już stary człowiek, wspiera swoją córkę w takim programie i akompaniuje, staje się tłem dla jej talentu i tak pomyślałem, Boże, za jakieś 10 lat ja będę mógł coś takiego przeżywać, no. że ja wezmę gitarę i powiem, Leoś, dawaj, śpiewamy jaką piosenkę, jaką chcesz śpiewać? A on powie, taką i taką, może ta piosenka jeszcze nie istnieje nawet dzisiaj. I pomyślałem, jakie to jest piękne, że na pewnym etapie życia chcesz stać w tym pierwszym rzędzie i błyszczeć, a w pewnym momencie przychodzi już taka myśl do ciebie, że fajnie jest stać w tym drugim rzędzie i ogrzać swoim blaskiem twojego, wiesz, bohatera, Twojego synka, no w tamtym przypadku to była córka, i być, być tym tłem, tą ścianą, pucznie bezpieczeństwa i, i, i wsparcie. Także czekam bardzo na ten moment, kiedy będę mógł z Leo się muzykować. Więc tak powoli już teraz, bo chcę bardzo zostać na tym uśmiechu, ale też mam nadzieję, że już zobaczyłeś podczas tej godziny, że postawiłem sobie za punkt honoru, porozmawiać sobie z. Aleksandrem, jako przede wszystkim z muzykiem, Stupne. a nie jako... A nie muszę, już kończyć. bo z, mi się z... bardzo dobrze Już nie. powoli niestety Nie, <laughs> muszę... zmieńcie baterię, chłopaki, mamy Mu dalej. Muszę cię puścić na próbę do chłopaków, no tak, także wiesz, próbę. sam mam zaraz twojej koleżanki e, release party, płyty tak Lambery, także ten, tak ale... Bardzo fajne jest to, jak już na tym uśmiechu odnośnie ciebie, taty jesteśmy, że widzę też, że twoja żona Sandra też lubi włączyć akurat w sobotę The Voice i patrzy tam i zastanawiam się, czy zauważyłeś, że jej też mięknie serce teraz, jak odkąd ona została mamą, jak widzi właśnie śpiewające dzieciaki? Ja w ogóle Sandra absolutnie podziwiam, bo no teraz mamy yy, prawie 6-miesięczne dziecko. Ja jestem tak zawolony zobowiązaniami, tymi programami, koncertami, cały czas gdzieś mnie nie ma, bo gdzieś indziej jestem. Yy, więc z tego miejsca serdecznie chcę powiedzieć, że podziwiam moją żonę. Zresztą, chyba jak każdą matkę, która musi stawić czoła takiemu wyzwaniu, jak bycie z dzieckiem po prostu 24 godziny na dobę. Jak wy to kobiety robicie, nie wiem. Jestem pełen podziwu, pełen szacunku. Yy, I no Sandra po prostu jest aniołem stróżem. I dla dzidziusia i w ogóle dla całej naszej rodziny. Ale jeszcze w tym wszystkim czasami pozwala sobie znaleźć czas i energię, żeby przyjechać do mnie na nagrania tego programu. Mm -hmm. e, I to jest dla mnie już totalna, no przepiękna niespodzianka, bo robi mi to w charakterze niespodzianki, właśnie. I nagle odwracam się i mówię, zobacz I nagle patrzę, jest mój dzidziuś i jest moja mm żona. -hmm. No piękne są momenty dla mnie i bardzo się cieszę na nie. Zwłaszcza, że to też jest tak. Wiem, że ona też to nie jest tak, że w tym momencie tylko opiekuje się małym leosiem, ale ona też jest bardzo prężna zawodowo. No w tym no, momencie stop. myślę nie powiem żadnej też prawdy jakiejś tajemnicy, ale no Sandra jest jedną z najprężniej działających influencerek w Polsce, jest bardzo pożądaną influencerką tak i bardzo dużo. Robi też kampanii. Totalnie. Bardzo, tak, tak. Ja to, co, jak nie co, dzień, co co drugi dzień, yy, wiesz, muszę chodzić cicho, bo jest coś nagrywane. Raz, że dzieci śpi, dwa, że, że dziewczyny pracują, nagrywają. Wiesz, Sandra nie dość, że jest tak, jak mówisz, no można powiedzieć topową influencerką, jedną z... Rzeczywiście tych, tych współprac jest masa. To oprócz tego jest bizneswoman, prowadzi swoją firmę Sandras i poświęca temu całe serce i, i robi to tak naprawdę z teamem swoich osób, no ale ona jest decydentem. Ona mówi, to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak. Jak ona godzi bycie mamą, bycie influencerką i bycie bizneswoman, no to ja nie mam pojęcia. A bym sobie z tym nie poradził, powiem wam szczerze i, i jestem pełen podziwu. Naprawdę. A to jest trochę tak, że ty całe życie dążyłeś do tego, żeby być ojcem? Ale ja? takie, patrz, górnolotne pytanie. Mhm. Zastanawiałem się, jak to ładnie ubrać w słowa, Powiedz, bo po no. prostu widzę twój uśmiech, kiedy pojawił się temat syna. Też znam cię i właśnie to jest cała, cały nasz początek rozmowy, że też nie chcę po, jakby przekroczyć pewnej granicy, mhm. więc tak bardzo delikatnie chciałem. No pewnie. Powiem ci szczerze, że ja przez całe życie starałem się yy, żyć beztroskim życiem hedonistycznym i bardzo mi w tym pomógł zespół AfroMental. No. Mieliśmy taki okres, że czuliśmy się jak królowie życia. Od brylowania na scenie po brylowania, po wszystkich imprezach, wszędzie nas było pełno. I myślałem, że to jest super. Nie planowałem bycia ojcem, nie miałem takiej misji w głowie, albo przynajmniej nie wiedziałem, że ją ma. Wiem, że Sandra bardzo, bardzo tego pragnęła, ale w pewnym momencie poczułem, że się tak trochę w tym moim beztroskim życiu kręcę w kółko, jak ten chomik w tej maszynce takiej. I że nic z tego nie wynika. No i tak myślałem, że za 20 lat też chcę po prostu tak melanżować i, i grać na PlayStation. No troszkę ambitniejszy, ambitniejszy scenariusz pragnąłbym realizować. No i tak naprawdę dopiero zrozumiałem, jak bardzo kocham być ojcem, kiedy Leoś przyszedł na świat. Mhm. Kiedy wziąłem go w ręce, kiedy poczułem, że moje życie ma wyższy cel niż sprawianie sobie poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Teraz mam za kogo być odpowiedzialnym: za, za Leonarda i za Sandrę. I chyba pierwszy raz wtedy w życiu poczułem, że dojrzałem. Mhm. Że, że już nie jestem po prostu chłopakiem, który no, ma cudowne, beztroskie życie. Tylko że stałem się facetem, który ma misję zapewnić komfort mojej rodzinie, a przy okazji nie zatracić tego dzieciaka, którego mam w sobie. Ale w tym wszystkim, pamiętajcie, Sandra, też do ciebie mówię, żeby w tym wszystkim też znaleźć czas na odpoczynek, bo tyle pracujecie. No. No, jakieś wakacje może w końcu, wiesz, daj Bóg, daj Bo Bóg. wyciągnę po prostu to the voice, to the voice, wiesz. Tak, ale w tym wszystkim też jest ważne, żeby, żeby nie zdziadzieć yy, i żeby mieć to wewnętrzne dziecko cały czas karmione. Zresztą mój mentor Hans Zimmer, z którym występowałem też wiele razy na scenie, yy, z czego jestem bardzo dumny, to właśnie mówił wielokrotnie, don't grow up, it's a trap, mhm. czyli nie dorastaj w, oczywiście w tym byciu artystą, bo to pułapka, czyli jakby nie wchodź w te schematy, nie myśl, co się powinno robić, czego się nie powinno robić, tylko cały czas słuchaj tej intuicji dziecięcej swojej. Także już w tym momencie, ale życzę ci przede wszystkim wygranej w The Voice albo inną kolejność. Wspaniałego koncertu w Stodole. Tak 14, 17 grudnia koncertu. Oczywiście w Stodole. będziesz na tym koncercie. No i... No, będę. No wiadomo. I drodzy Państwo, mam nadzieję, że wy również będziecie. 14 paź... listopada, czyli już w tym momencie, możecie tak przenieść jest. się na YouTube i obejrzeć teledysk do nowego singla. Tak jest, to jeszcze dwa słowa o tym powiem, bo puszczałem Ci tę piosenkę i y, bardzo mnie nakarmiło, y, że widziałem, że, że bujasz się do tego, że Ci się podoba. To było świetne, bo teraz robimy tak zwane, wiesz, pre-listeningi i sprawdzamy reakcje ludzi. Y, to jest piosenka, którą jakiś czas temu napisałem. Y, Wymyśliliśmy, że to będzie piosenka, która będzie takim pamiętnikiem, bo 20 lat właśnie nam stuka. Troszkę podsumowaniem tego, co się wydarzyło i takim ukłonem i podziękowaniem dla tych wszystkich osób, które nas słuchały przez ten czas, które nas do dzisiaj słuchają i które są zainteresowane, co u nas. Taki też będzie ten teledysk, więc 14 listopada usłyszymy. Czyli teraz, to? czyli już. Czyli właśnie dzisiaj, tak, bo dzisiaj tak. mamy 14 listopada, bardzo prawdopodobny. O, 14 listopada, to dzisiaj. Ten film i widzę w nim nas. Dobrze to wiem, nie jestem sam. No, koniec ten film. To jest Nie proszę o więcej, wszystko mam. Zapraszamy serdecznie na YouTube. AfroMental Official na nasz najnowszy teledysk ze szczerymi pozdrowieniami i podziękowaniami za to, że jesteście. Kolejnej płyty wspaniałego singla, wspaniałego koncertu, wygranej w The Voice i oh spełnienie się jako takiego. I dużo pa, pa. czasu wolnego dla mojej żony i dla mnie, i żeby nasz synek był zdrowy, szczęśliwy. Warto było poczekać, Alek, żeby sobie z Tobą tak dziękuję, porozmawiać. Panie. Super, dzięki Chodź wielkie. Myszku! No To jest tak, że jak się do raz przyjdzie, to już jest zamknięty slot? Czy Nie, można przyjść... no jakby... Zapraszam kolejny raz, jak będzie płyta. O! O, no to może za chwilkę. Tak. No bo Ale można przyjść drugi raz. Był o, ktoś ta ta drugi ta raz, czy nie? Doda była trzy razy. No to, Dorotka, zaraz cię przebiję, uważaj. Tak. Super, dziękuję. Dzięki, dzięki wielkie.